Kanał Sportowy. Tu jesteśmy na ty. Tak, moi drodzy, kanał Sportowy, godzina 20. Rozpoczynamy kolejny hate Park. Dzisiaj razem ze mną człowiek, który zapisał się w historii polskiego futbolu i polskiego komentatorstwa sportowego kilkoma sformułowaniami, no już powiedzmy sobie szczerze, no kultowymi, legendarnymi: Wiaderkowitamin, Siła, Patryk Małecki, gdzie jest Małecki, a Małecki to i tam. Zacznę od tego, poczekaj, zanim się przedstawię, albo nie przedstawię. Cię. Kazimierz Węgrzyn. Cześć, Wit Kaziu. Witam, dobry wieczór. Dwa lata temu z Twittera wyciągnięte. Żeby nie Węgrzyn, to ten mecz z Rosją nuda i słaby. A tak normalnie się emocjonowałem do końca właśnie przez to, że słyszysz Kazia, jak przeżywa. Więcej kaska. Gość jest zajefajny, twardziel, szalony, ale przesympatycznie pozytywny, zawsze wesoły i z optymizmem. Czy ty czułeś od razu? Najpierw ci trochę pokadzę. Czy ty czułeś od razu, że, masz, yy, że jesteś stworzony do komentowania? No nie no, coś. No przecież pamiętasz. Yy, ja początki. to pamiętam, ale. Postaj, pamiętasz, postaj, postaj, ty, zapomnij... mi w ogóle, ty mi w ogóle zmieniłeś, yy, zmieniłeś życie. Zacznijmy tak naprawdę. od tego, że umówmy się, że my w ogóle ze sobą nigdy nie rozmawialiśmy jeszcze do tej pory, bo my odbyliśmy tyle rozmów, że prawdopodobnie część pytań, które ci zadam, już ci zadawałem prywatnie. Ale ty nie możesz mówić, przecież ja ci to już kiedyś mówiłem, bo ci, którzy oglądają, tego nie wiedzą. No to opowiedz, jak to... Zdecydowanie, no to była sytuacja e, taka, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze. Pamiętam to było, mecz wisła witoria bardzo... A widzisz, to ja nie pamiętam już... E, jaki to był mecz. Jak, jaki mecz, ale pamiętam, że Tomek do mnie dzwonił, no pewnie ze trzy razy. E, nie, razem byliśmy na meczu, natomiast tak. później jak Na gdyby... którym ci się włączyło tak zwane Radio Wolna Europa. Tego nie pamiętam akurat, tak. tego nie pamiętam. Wiem, że siedzieliśmy obok siebie. Tam ja jeszcze... wam mogę powiedzieć, Kazek usiadł, siedział koło mnie na trybunie Wisły Kraków, to jakaś chyba honorowanie, Może taka. No to to, to, to był jeszcze, tak. stary stary tak. by jeszcze stary stadion. Usiadł kaziu obok mnie, po prostu, bo takim mieliśmy miejsca i przez 90 minut tego spotkania miałem jednoosobowy komentarz na ucho. Znaczy Kaskowi się nie zamykał, bo ja zobacz, to tu, tu, a tu nie, to to alpacz, to tak nie można, to tu, to świetnie, to tu siła, tu, tu jest to nie, to tego zupełnie nie pamiętam, że mały ja czas mi gadał. mówiłem, myślałem, żeśmy <laughs> rozmawiali i w ogóle i może coś. <laughs> co, Źle to co, pamiętam, ja pamiętam. O meczu i yy, i yy, 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 zupełnie to, to, to mi uciekło. Natomiast <laughs> później zastanawiałem. Się, pytałem Ciebie, dlaczego akurat mnie gdzieś tam wybrałeś i, i, i wierzyłeś, w to, że ja mogę coś takiego robić. Ja się tego bałem. To jak mi zadzwoniłeś, to chyba jakiś żart, jakaś kmina, albo mówię, Smoku nie ma z kim skomentować, pewnie z Krakowa chce kogoś wziąć, żeby, żeby ten mecz zrobić. Z łapanki? I tak, z łapanki. Mówię, no bałem się tego, bałem się tego. Wydawało mi się, że ja się do tego zupełnie nie nadaję. I to tak mówię szczerze. Yy, I tak szedłem trochę na ten komentarz, jak pamiętam, bardzo zdenerwowany, i, i wydawało mi się inaczej, bałem się, że się skompromituje. Mhm. Yy, no i muszę powiedzieć, że ty mi zmieniłeś życie tak naprawdę, bo ja yy, zawsze chciałem być trenerem. Dla, dla mnie ja nie miałem jak gdyby Innej alternatywy, tylko mm -hmm. po skończeniu gry w piłkę, odpocząć może pół roku, może rok i zająć się trenerką. Tam oczywiście musiałem papier jakieś zrobić, i ja już byłem do tego jak gdyby mentalnie przygotowany. I, i przeciwnie, tym trenerem nie zostałem. Tylko... <śmiech> Ciekawe, <śmiech> no, czy to dobrze, czy to niedobrze. Czy ja uratowałem się, polską piłkę, co, wydaje, czy nie? Wydaje mi się, że dobrze, że dobrze, dlatego że Dlaczego? dlatego dobrze, bo w piłce ten świat strasznie szybko leci, ucieka. To jest weekend i następny weekend zaczynają się sklejać mecze. I podobnie też trochę było w komentatorce, że jak gdyby, może nie tak jak trener, bo trener jest 20, 24 godziny na dobę, to musisz być czujny, musisz to wszystko obserwować. I po pewnym czasie zdając sobie sprawę, że jeżeli bym został trenerem, to bym miał przerypane. Tak mhm. naprawdę, bo jeżeli się w coś wciągniesz, tak naprawdę, to później ciężko z tego wyjść. Raz, że masz jakąś cykliczność, dostajesz jakieś pieniądze, y Wychodzisz na jakiś pułap, ewentualnie, że jesteś oczywiście dobry w tym, co robisz. I później nie chcesz z tego zrezygnować, później się tego trzymasz. I, I ja myślę, że to bardzo dobrze, że, że mi wtedy pomogłeś. Słuchaj, a czy ty sądzisz, jeżeli już pociągniemy ten wątek, nie miałem planu, ale to bardzo ładnie nam się ta rozmowa układa, że miałbyś dobry charakter do, do trenerki. Czytam właśnie muszę ci powiedzieć książkę Pawła Czado o Joachimie Marksie. Joachim Marx, wielka legenda ruchu chorzów lat 70. Potem wyjechał do Francji do Lons, ale akurat jestem na tym etapie chorzowskim, i tam trenerem. Tej drużyny wtedy był, doprowadzając ruch do kilku tytułów mistrza Polski, był Michał Wiczan. To był czechosłowacki trener, który wcześniej zdobył Puchar Zdobywców Pucharów ze Słowanem Bratysława i on lubił bardzo Marksa i mu mówił Achim... Nigdy nie bądź trenerem i uważaj na piłkarzy, bo piłkarze to chuje i zawsze cię na końcu sprzedadzą. Tak mówił do, do Jachima Marksa. Czy ty miałbyś dobry charakter do tego, żeby być trenerem? Tego nie wiem, natomiast ja to czułem, że ja mogę być trenerem, że ja będę trenerem. Tak mhm. samo jak czułem to, że będę piłkarzem. Kiedyś dziadziowie, miałem 10 lat, oglądaliśmy razem mecz. Dziadziowie powiedziałem, dziadziu będziesz mnie oglądał w telewizji. Ja to mhm. czułem. Też już jak gdyby wizualizowałem sobie, że będę grał w reprezentacji. E, oczywiście to było takie dzieciny, takie mm. trochę młodzieżowe, natomiast ta wiara i tak dalej, coś takiego u mnie jest, że jeżeli coś sobie w głowie, e, pewnie każdy tak ma, wymyślisz i to jest takie realne dla Ciebie w tym momencie. Może dla wielu jest to abstrakcja, yy, możesz to inni, patrząc na Ciebie, co Ty, jakbyś powiedział komuś, co chcesz robić, powiedzieć, że wariat, nie dasz rady. Natomiast coś takiego miałem, że tym trenerem będę. I co jeszcze mnie przekonało do tego? W wieku 30 lat poznałem doktora Wielkoszyńskiego. To dla tych, którzy nie wiedzą, to był facet dla mnie guru, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, właśnie o tej sile, co mówiłeś yy, o mnie. O mnie, no, ta siła właśnie, kaska. To o mnie wtedy wzięło. też w jakiś sposób bardzo inspirował. To, to był facet, który miał około 80 lat, natomiast on miał umysł 20-30 latka. To ja czegoś takiego u nikogo więcej nie widziałem. To jest facet, który sprowadzał książki ze Stanów, tłumaczył. Potrafi indywidualnie do każdego podejść. Ja go podziwiałem. On... To jest na przykład, jak tylko Wam wejdę ci słowo, to jest na przykład facet, który po pierwszej poważnej kontuzji stawiał na nogi Kubę tak, Błaszczykowskiego. Tak, on, i, on, I wrócił do on tej, A Miał testy, bardzo poważny uraz. On robił testy dla górników, dla tych ratowników. Hmm. To prawda, tam yy, jego ten gabinet wyglądał, bym powiedział, yy, może nie nowocześnie, ale. Hmm. Jak do niego przyszedłem, nie bardzo tak przyjął o co ty tu chcesz i tak dalej. Jurek Wrzęczek, jak gdyby pomógł mi dostać się do niego. No i zostałem, długo zostałem z nim i myślę, że też złapałem z nim dobry kontakt. I on mi powiedział w pewnym momencie, będziesz dobrym trenerem. To zmieniło twoje w ogóle postrzeganie piłki nożnej jako takiej? Zdecydowanie, zdecydowanie i przeczytałem kiedyś takie mądre zdanie. I to połączyłem z doktorem Wielkoszyńskim. To, to było takie zdanie, że w życiu wydaje się, że to, co robi się, jest dobre, a w konsekwencji okazuje się to błędem. I to jest, bym powiedział, zła taka rzecz dla ludzi, którzy właśnie cały czas myślą, są utwierdzeni w czym, że ja byłem przekonany, że ja robię dobrze, że ja trenuję dobrze, że, że wszystkich trenerów, których miałem, oni byli na tyle. Wykwalifikowani i mądrzy, że potrafią każdego zawodnika doprowadzić do, do topu. I on mi pokazał namacalnie, poprzez jak gdyby te jego ćwiczenia, później testy szybkościowe, jak wielu trenerów się myliło. I ja to zobaczyłem. Ja miałem wtedy przewagę nad trenerami. Natomiast było coś jeszcze złego w tym wszystkim, że czasami łatwiej jest żyć w nieświadomości niż w świadomości. Jeżeli masz tą świadomość i, i ty wiesz, że źle trenujesz, co jest fatalne. Słuchaj, Chciałbym, żebyś opowiedział, bo, bo czasami to się stało, rzeczywiście takie trochę to siła kaska węgrzyna stała się taka trochę legendarna. Niektórzy sobie robią z tego żarty, a nie do końca każdy zdaje sobie sprawę, co ty masz tak naprawdę na myśli, bo to jest bo, to, bo tutaj właśnie są te nauki doktora Wielkoszyńskiego. Czy ty mógłbyś w pięciu słowach zreferować, o co chodzi z tą siłą w piłce nożnej, na którą ty tak zawsze na to przygotowanie fizyczne zwracasz uwagę? W pięciu na pewno nie. W pięciu na pewno nie. Ja powiem to, że ja nienawidziłem siły. Ja do nie nienawidzę siły. W ogóle jak ja miałem nie wiem, pracować nad siłą mnie to męczyło. Ja wolałem biegać. Siła Uwa czy przez siłę rozumiesz chodzenie, na, znaczy siłownie, po prostu nie, praca nie, na ciężarach nie, czy co? Wiesz. Naj, siła, ja najlepszą siłę robiłem z doktorem przede wszystkim z własnym ciałem. Mm -hmm. to, Ciężar to... własnego ciała. Tak, mm -hmm. i to, to były takie ćwiczenia bardzo trudne, ciężkie, nie dawałem rady. Na przykład? No różne takie, na przykład oporowanie. Doktor jak gdyby obok stał, oporował mi nogę z jednej mm. strony z gumą. Mm -hmm. Pamiętam wymyślił... Bardzo wiele mięśni twojego ciała pracowało o, jednocześnie. O, tak, chodziło no. o powiązanie jak największej liczby mięśni, żeby później gdyby w tych zrywach, zmiany kierunku biegu i tak dalej, żebyś ty miał tą eksplozję szybko wystartować. On mi powiedział tak, słuchaj, ty jesteś wielki gość. Pomyśl sobie, ciężarowy samochód, żeby ruszyć z miejsca, żeby ruszyć szybko, potrzebuje mieć mocny silnik, musi mieć dużo koni. Mniejszy zawodnik potrzebuje tego mniej, ty masz długie mięśnie, musisz je wzmocnić. Ja byłem herlakiem w porównaniu do tych gladiatorów w Anglii, którzy tam powiedzmy by mnie jedną ręką zniszczyli. I on mi to pokazał. Ja z nim trenowałem, i obrazem tego była sytuacja taka, że Testy na 5 metrów, na 10 metrów, na 20 i na 30. A jeszcze wcześniej, jak gdyby poprzedzanie, to wszystko, ja byłem w zabrzu u trenera Lorenza na testach szybkościowych, żeby mieć jakieś odniesienie i porównanie później do ewentualnego e, sprawdzenia po, po treningach. jakie ja wyglądałem, to ja byłem no, przed bramkarzami jeszcze na tych ostatnich miejscach, jeżeli chodzi o, <laughs> o 5 metrów, tak, słabo <laughs> wyglądałem. Natomiast, jeżeli chodzi o 30 metrów, jak już się rozbujałem, jak już ten, ten ciężarowy się rozpędził, to też to, tak. to jak gdyby to, to szło, nie? I mm, on zobaczył, OK, nie przeraziło go, to mówię, mm -hmm. ale tu jest dobrze. No i trenowaliśmy 6 tygodni. Mm -hmm. 6 tygodni trenowaliśmy, właśnie bardzo dużo na sile. Trener o tym nie wiedział, bo trener akurat gks się Katowice nie chciał, jak gdybym ja trenował, zasugerowałem coś i tak dalej. I, i, i to było też dla mnie trudne żeby trochę omijać to czy robiłeś tak i... trochę po cichaczu tak tak tak, tak. To trener to, teraz to, to słyszy, Lorenz. Yy, to było tak, że jak gdyby też trenerzy nie mieli świadomości. Wydawało się, że to, co my robimy na treningu, to jest wystarczające. Myślę, że wielu dzisiaj piłkarzy, zawodników w sporcie indywidualnym no, korzystają z tego. I teraz myślę, że mądrość trena jest to, że, że jednak, żeby pozwolić. Później najgorsze jest to, że jak ci nie wyjdziemy, to ja nie mówiłem ci, o co tam chodziłeś. I on mi pokazał namacalnie, ile ja na każdym dystansie zyskałem w centymetrach. A, I to okay. było tak, że ja zszedłem na 5 metrów poniżej sekundy. To był świetny wynik. Większość mhm. piłkarzy już u doktora przyszedł, to był punkt honoru. Doktora mhm. mają zejść poniżej sekundy, oczywiście okay. byli lepsi. A możecie sobie wyobrazić, jak to jest istotne? Idzie wrzutka, ty ruszasz do piłki razem z napastnikiem. No Słuchaj. i to jest tych pierwszych pięć Słuchaj. metrów? Powiem ci tak. Była sytuacja jedna. W jeden sezon miałem taki w GKS-ie Katowice, mhm. że chciałem grać przeciwko jak najlepszemu piłkarzowi. Ja wtedy wiem 5 goli jako obrońca na 15 metrów. Pewnie mogłem jeszcze więcej strzelić, tylko nie było waru. <laughs> znaczy nie strzelić, ale może karne by były na. Aha, mnie. Okay. Ale ja czułem się wtedy kapitalnie. Mm -hmm. Ja zobaczyłem, no bingo. A to ten bingo. jest. Dla, jest Bordeaux, to wtedy to, to, to może być to? Może być ten sezon? Czy, czy to inny sezon? To, yy, to było później. No, trudno mi teraz tak okay. określić, ale, ale to też jak gdyby. I później sobie pomyślałem. Fantastyczne życie jest być w sporcie indywidualnym, bo ty możesz sobie trenera wybrać, mm -hmm. robić to, mieć wiedzę, szukać. Ja zawsze poszukiwałem mm -hmm. jak gdyby, tak, tak, takiego, takiej możliwości, tak ale dlaczego, dlaczego 20 razy 400 metrów mam biegać? Nie? A Dlaczego na przykład raz w miesiącu mieliśmy jednego trenera 400 metrów na czas poniżej sekundy trzeba się było jak gdyby. Yy, zmieścić. No, no, to były różne takie dziwne rzeczy, których ja często nie rozumiałem i chciałem, żeby mi trener to wytłumaczył, nie każdy mógł mi to wytłumaczyć, doktor mi to wytłumaczył yy, yy, i złapałem z nim taki kontakt, że ja to czułem, że ja mam wiedzę, że ja chcę to w jakiś sposób przekazać, wykorzystać to. Ja, Mnie mm. się wydawało, że ja będę miał tą przewagę, że w tym momencie wskoczę na stanowisko trenera, ale okay. nie, no był, był jeszcze oczywiście trener Fornali, który korzystał z trenera Wiekoszyńskiego, i był trener Orestleńczyk, mm -hmm. którzy z tego korzystali. Myślę, że oni mieli przewagę, i tak zobaczyłem. Co to jest to przygotowanie fizyczne, żeby to spłętować jak gdyby i ta siła, że to jest łatwość później gry. Jak gdyby nie musisz tak naprawdę wysilać się, żeby te twoje mięśnie tyle dobrze pracowały, żeby koncentrować się na najważniejszych rzeczach, a nie na tym, że cię przeciwnik odepchnie, a nie na tym, że ktoś cię popchnie i będzie. Takie sytuacje były. Pamiętam, jak jeszcze w Wiśle graliśmy, gdzie dobry zespół y, został zmontowany. Jeździliśmy do Niemiec i przegrywaliśmy przez takie niuanse. Czyli ktoś się popchnął, sędzia nie gwiznął. Panie sędzio, przecież był fał. Ty odskoczyłeś i odpadłeś. My, my przegraliśmy. Pamiętam jeszcze jedną rzecz, taką namacalną, którą zobaczyłem. No nie, no facet, no, to, to ty jesteś herlak. Graliśmy z Bayerem Leverkusen. GKS Katowice, Bayer Leverkusen i e, miałem styczność z Ulfem Kirstenem. Facet ode mnie, głowę niższy, natomiast jak mi odepchnął ręką, nie odepchnął, tylko e, była piłka dogrywana z boku i on rękę tak. włożył przede mnie. A ja mówię, co się dzieje? Gdzie ja jestem? E, no, no i w tym momencie. No, no, na każdym jak gdyby kroku miałeś potwierdzenie tego, i dzisiaj jest tego obraz. Jeżeli chcesz grać w Anglii, w najbardziej no wymagającej lidze świata, chciałbym, no... żebyś to opowiedział. Chciałbym, żebyś to opowiedział teraz, jak jedziesz. To będzie, powiedzmy, że spłętujemy to tę całą opowieść o sile. Mm -hmm. Jedziesz na testy do Anglii. To Portsmouth? Nie, nie, to był Gdzie? Leeds United. To był zespół, który w ubiegłym, w, w ubiegłym roku zdobył mistrzostwo, mistrzostwo. Anglii. Ja przyjąłem do zespół, który no, był perfekcyjny. No i to chodzi... teraz posłuchajcie, jak jedzie Kazek Węgrzyn na testy do Leeds United. Na trening wchodzisz, tak? eee, Miałem raz w życiu menedżera, to był pan Maślanka, hmm. mieszkający w Szwecji. No i mówi, że ma Leeds United dla mnie, żebym jechał i tak dalej, gdzieś tam nie obserwował i pojechałem na 5 na dni bodajże. Mm -hmm. Tam był oczywiście dla w moim wieku ludzi David Betty, Gary Speed, to byli piłkarze wtedy w tej drużynie tacy, no, bardzo znani. No i już powiedzieli po trzech treningach, że jestem... Po, I po meczu, bo graliśmy z Leicester taki mecz, mecz rezerw, żebym ja mógł grać w rezerwach, to klub musiał płacić jakiś tam, powiedzmy, abonament czy coś tam, bo też grali ci ludzie, którzy się chcieli, chcieli sprawdzić. To, to była normalna liga. gra, ligowa, liga mm. po prostu rezerw. I mm -hmm. ja takiego. Ormendroja bodajże, tak się nazywał, napastnik. No i mnie tam trenerzy i tak dalej sprzedali sobie, to jest facet, który no głową gra fantastycznie. I to był jeszcze taki archaiczny ten stycz, to, 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 to było jak gdyby takie, że to, to było z, z dwóch środkowych obrońców i tak dalej. Ja miałem kryć tego Ormendroja, no i wygrałem z nim myślę yy, no, no, no prawie wszystkie pojedynki główkowe. No i wszyscy gdzieś na mnie klepią, że, że zapisany jesteś i tak dalej. Bierzemy cię. Bierzemy cię, tak. Ja już nawet miałem tam przez tego już wyznaczony, jaki jak, jak będę miał kontrakt. W pierwszym roku taki, taki. W tak. samochód to jest taki Opel, Opel, Opel Vectra, taki tak, to, to, tak. w Anglii. To, Ople w Anglii to i to w i, tak. I już miałem jak gdyby wszystkie. I na ostatnim treningu z takim obrońcą Waterallem zderzyłem się i złamałem oczodu. Mhm. Znieśli mnie, <noise> lekko odpłynąłem. No i e, wydawało się, że ja jeszcze dojdę do siebie. Pojechał ze mną do Polski jeden z trenerów, który miał mnie obserwować w lebowym meczu e, hutnik Kraków-Wisła-Kraków. Ja tam miałem ten mecz mieć podzielony na, na trzy takie strefy po 30 minut. Miałem grać, gdyby on mi tam wyznaczał, e, co chce u mnie zobaczyć. Ale mówię, dobra, to już mi dala, tak proforma, nie? No, nie mogłem zagrać w tym meczu. Przezłem do okulisty, zagrożenie wzroku i miałem chyba z pół roku przerwy. I menadżer maślanka dzwoni do mnie, tylko doszedłem do siebie pierwsze treningi. Jedziemy, bo oni chcą cię zobaczyć w tej, w tej Anglii. No i pojechałem jeszcze raz do tej Anglii, co prawda formy nie miałem, nie miałem takiego cyklu meczowego no ale chodziło o to, żeby tylko pojechać i podpisać kontrakt po, po meczu i graliśmy z, z Begma. z kolei w następnym roku Blackburn zdobyło mistrzostwo, tak. to był bardzo mocny zespół to, to mali, szybcy zawodnicy i graliśmy na czterech, czterech obrońców ja w Polscy nie, nie grałem na czterech obrońców, nie wiedziałem o co chodzi no i skończyły się tak, że będziemy ci obserwować do tej pory mnie obserwują no i tak się skończyła moja przygoda, natomiast na moją obronę na swoją obronę, to, to muszę powiedzieć, że kiedyś e, można było zatrudnić trzech obcokrajowców, mm -hmm. a nie powiedzmy 30, tak, tak. jak teraz. I to, to była skala trudności olbrzymia. No to... tak, ale też mi opowiadałeś, słuchaj, że, że jednak czułeś, że w tych takich pojedynkach przyrzutach jak do... jeśli dobrze pamiętam, kiedyś mieliśmy takie Tak, tak, to ci mówię, ale na treningach właśnie ci obrońcy, jak mnie ręką zagarnęli, to ja nie miałem szans, ale ja byłem lepszy od nich piłkarsko. No ja mówili do mnie, że ja jestem drewniak tak, i, bo ja i to... tak dalej. Bo pamiętam, że mi opowiadałeś to w taki sposób. Wchodzisz na pierwszy trening i mówi tak, piłkarsko? Mówię, Kurde, ja tu się nadaję, ja gram lepiej w piłkę od nich. Tak, a tak. potem był podyktowany żutrożny i nagle się okazało, że mnie tak, tak. i mnie tu nie, nie, nie mogłem tam. się wybić, nie mogłem a. się wybić jak na, na, na treningu i tak dalej. To widać, bo to była przepaść. Natomiast jak zobaczyłem oni wtedy taki styl angielski, tak jak zobaczyłem, co oni na siłowni robią, ja nie podchodziłem do, do, tych, <laughs> ciężarów. do tych ciężarów, bo ja mówię, nie, to że ja nie, nie dźwignę, ja nawet centymetr nie podniosę, a oni po <laughs> a oni 20 serię. razy powtórzeń i tak dalej. Ja zobaczyłem. No później sobie powiedziałem, tak, no dobra. Ciężary dźwigniane w piłkę nie umieją grać. Nie? Zawsze coś jakoś tłumaczy. Dzisiaj też piłkarze, świetni technicznie, e, którzy zaczynają grać w piłkę, no dobra, no. No były też takie hasła, że siła ci zniszczy technikę, mm -hmm. albo coś tam, albo zabije szybkość. To doktor Wielkoszyński, pamiętam, zawsze się z tego śmiał, mówi, kto mu coś takiego wymyślić. Mm -hmm. Słuchajcie, odpalimy telefony. E, już właśnie teraz możecie do nas dzwonić. 486 65 56. Jeszcze z takich rozmów, już tak kończąc ten wątek o sile, to myślę, że po prostu... Takie dobre przygotowanie fizyczne sprawia, zwłaszcza na takich pozycjach, ale nie chyba na każdej, ale wyobraźcie sobie takiego wahadłowego. Jak on wie, że on ma dużo w baku, to on nie boi się depnąć 5 razy w ciągu 10 minut na, na skrzydle i w wie, że wróci, i że mu że za trzecim razem nie, 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 nie będzie potrzebował pompy butli z tlenem, bo po prostu go nie ma. Nie? No, dzisiaj wydaje mi się, jeżeli chcesz grać na tym najwyższym poziomie i mierzysz najwyżej jak tylko się da, to musisz być albo geniuszem tak jak Messi. O te on też ma siłę, on ma technikę, tak. ale on potrafi jak gdyby tym swoim ciałem, mówiłem o tych mniejszych jak gdyby gabarytach, tam mniej tych koni potrzeba, żeby to ciało wprowadzić w ruch. Ale, on nie musi ale iść z ciało w ciało, bo on jest sprytny, szybki, tak, on uciekał. Ale, ale spryt, ale to, o czym powiedziałeś, to doktor, jak mi rozrysował, co, co, co powiedziałem, te centymetry i jak ja się poprawiłem, tak naprawdę, mi to wszystko hmm. obliczył, to na przykład na 5 metrów ja się poprawiłem o 30 centymetrów, 30 centymetrów nogę, nogę wsadzić i zablokować, trzeba albo nie zablokować. To jest gol, albo tego gola nie ma. To. Hmm. I to są rzeczy niesamowite. I też jak gdyby mm, ja zobaczyłem, że. A, i Kiedyś zapytał mnie na... Słuchajcie, niebezpiecznie jest chodzić z Kaziem w tematy siły. Ta. Zacząłeś. No, więc... I, I kiedyś... Zapytał, zapytał się mnie... Dawało mi się, że to jest pytanie proste i jedna mhm. odpowiedź. Nie? ja Jakim sportem jest piłka nożna? Ja bym powiedziałem wytrzymałościowym. On, mhm. on mówi, no wiesz co, pomyśl jest szybko, szybkościowym, szybkości, yy, siłowo-szybkościowym, mhm. niewytrzymałościowym, bo nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wytrzymałości, żeby grać w piłkę. Tutaj można biegać, odpocząć, yy, sprintować. Są piłkarze, którzy potrafią zrobić 30 sprintów w, w meczu na dużej intensywności, to są też wielcy piłkarze. Natomiast yy, wytrzymałość jest potrzebna do maratonu. Mhm. Słuchaj, na czacie są oczywiście pytania o to, Twoją przyjaźń z, z Grześkiem Mielcarskim i e, o legendarne historie waszych pojedynków, zanim zostaliście kumplami, jak bardzo się nienawidziliście. Także przygotuj to sobie, żeby nam to opowiedzieć. Są też sygnały na czacie o to, że musisz komentować Mistrzostwa Europy, bo wtedy nawet najnudniejszy mecz będzie interesujący. O komentatorstwie jeszcze porozmawiamy, bo zaczęliśmy i odpłynęliśmy mhm. w, zupełnie, w zupełnie inne kierunki, ale mamy, mamy pierwszy telefon, 486, 65, 56. Kto jest z nami? Halo! Cześć, tutaj Patryk z Bielska -Biały. Już Cześć. dzwoniłem kilka razy do Was. Cześć, Patryk. Cześć. Dzień dobry, Panie Kazimierzu. Mam trzy Cześć. pytania. Dwa do naszego gościa, jedno pytanie do Tomka Smokowskiego. Tak. I teraz zacznę od, yy, od Kazimierza Węgrzyna. Panie Kazimierzu, znam Pana z Ekstraklasy, z kanału Plus Sport. Co by Pan mógł powiedzieć o Mariuszu Rumaku, jako trenerze Lecha Poznań? No, kibicuję, że tak powiem, Lechowi, a jestem z Bielska. A druga, druga sprawa, co może pan powiedzieć o Podbeskidziu, o, o, jej, o, jego, o jej formie w pierwszej lidze? I Smoku, mam do ciebie pytanie. Kurczę, wypowiedź o, na temat słów Krzysztofa Stanowskiego wczoraj w Kanale Zero, na temat Mateusza Borka, że, że no jesteście kanałem umarłym, że, że zginiecie. No kurczę, ja myślę, że nie, no bo wy zapoczątkowaliście te, te telefony do, do, do ludzi, że ludzie mogą do was dzwonić. No i fajna forma hate parku i wszystkiego. Także ja będę z wami subskrybuję, daj łapkę w górę, komentarz. Także ja się cieszę, że jesteście dalej na wizji. I, i życzę powodzenia. Nie zatrzymuję nikogo, niech dzwonią, niech pytają. Dzięki trzymajcie, like hej. Dzięki Patryk. Ja szczerze ci powiem zupełnie naprawdę serio. Zacznę. Nie oglądam, nie śledzę. Jestem zdrowszy. Mam turniej zaraz na, na głowie. Kazek jutro gra w moim turnieju. Muszę się przygotować bardzo poważnie. A... Żyjemy, działamy i mam nadzieję, będziemy działać. Niech każdy sobie działa i no i tyle na ten, na ten temat. Naprawdę zero komentarzy. No, Krzysiek nie jest w ogóle na moim radarze. Nie, nie, nie śledzę. Niech mu się wiedzie. Kaziu, twoje ja, pytania. Ja od tego drugiego podbieski za bardzo nie śledzę. Czekam, jak będą grać w ekstraklasie. Wtedy ej, ej, będziemy. Przy, szczerze przynajmniej. Bardzo tak. Natomiast ruch, myślę, że. Hmm... Też ciekawy jestem, jak to, jak to wypadnie. Facet, który no, szybko zaczął, Ta, tak naprawdę wsadzony dosyć dużego konia, może mu trochę nie wyszło, a może, może mu wyszło, tylko może w lechu jeszcze oczekiwali jakichś lepszych wyników, ale teraz to doświadczenie, to takie trochę z boku przygotowanie się, śledzenie też tak bycie w innych klubach, może spodać, że on teraz z takim większym doświadczeniem, znający jest środowisko, wie, co go tam czeka. Może to będzie akurat ten czas dobry dla niego, ja trzymam za niego kciuki. Tak, a uważasz, że był... Na pewno nie można mu odmówić takiej inteligencji emocjonalnej, bo to jest bardzo w ogóle, <laughs> kiedy rozmawiasz z Mariuszem Rumakiem, to od razu czujesz, że masz do czynienia z człowiekiem na poziomie, tak po prostu człowiekiem <laughs> na poziomie. A czy był trenerem, który twoim zdaniem był w jakiś sposób innowacyjny, ciekawy, czy jego drużyna grała w takim stylu, który ciebie interesował? Ja już zapomniałem jak grał Lecha za, za trenera Rumaka. A te mecze no. się sklejają. Natomiast też te, jak gdyby oceniamy dobrze poprzedniego trenera Van Broma za puchary. Tak. Natomiast ja widziałem drużynę Lecha i tam się za wiele nie podobało, jeżeli chodzi o taktykę, o jakieś nowości. Mhm. Też myślę że z problemem z przygotowaniem fizycznym, tam mhm. też to wychodziło niezbyt dobrze. Więc ja myślę, że trener Rumak z jednej strony ma trudne zadanie, ale też wchodząc do szatni, mając swój pomysł na drużynę, może tą drużynę za sobą pociągnąć, bo tak jak powiedziałem, trener Van der Broome, jeżeli chodzi o taktykę, to pewnie drużyny nie pociągnął za sobą i tam myślę jest na tyle dobry zespół, że można z tego stworzyć... No jeszcze zespół, który będzie jak gdyby ścigał się to mistrzostwo. Rozumiem, czyli wchodzi w takim momencie Mariusz Rumak, raczej w okresie bezcy niż hossy, więc jest się od czego odbijać tak i Tak mi się pokazać? wydaje. Mhm. Słuchaj, Grzegorz Mielcarski, twój dobry ziomuś, ile się lat znacie? Ile mi się 30? znamy? Lat? Znamy się lat od Szczecina, czyli 27 lat pewnie, 28. 20, nie, no, znamy się z boiska, ale tak naprawdę przyjaźnimy się. No 25 powiedzmy lat. Grzesiek Mielcarski opowiadał mi to tak. Ja to opowiem z punktu widzenia Grześka, już to, co się stało później, czyli hmm? wracam. Z zagranicy, bo się grał wtedy za granicą. Chyba ty wtedy też wracałeś za granicą, czy byłeś do Pogoni Szczecin? Nie, Pogoń... ja byłem w Wiśle. Ty byłeś w Wiśle, Wiśla. a ty z Wisły do Pogoni, do Pogoni a grześ tak. ale Milcar wracał z, z zagranicy na pewno, z Hiszpanii. Tak, tak, tak. Wracam do Pogoni Szczecin, która wtedy miała mocarstwowe plany, żeby stworzyć Sabri Bejgdasz i tak dalej. Tworzymy tutaj zespół na Mistrzostwo Kraju. Nie udało się. Wchodzę do szatni i nagle patrzę, idzie do mnie. Z taką miną groźną. O kurwa! To Kazek i sobie przypomniałem jak ja się z nim nienawidziłem tocząc pojedynki w meczach Górnik, Zabrze, GKS, Katowice. Kazek podszedł, podał mi pierwszy rękę i powiedział co było to było, a teraz jesteśmy kumplami z szatni. I tak zostaliście dość szybko najlepszymi funflami pewnie, no nie wiem czy w życiu, ale, ale bardzo się blisko trzymacie tak, siebie. Tak, tak. A jak to było w tych derbowych meczach Górnik, Zabrze, GKS, Katowice i dlaczego hmm. żaden z was nie zobaczył Bramek w spotkaniu jeden do jednego zakończonym meczu GKS Katowice Górnik albo Górnik gks Tak, to, 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 to żeśmy się tłukli, to Mielcar zaczynał, nie ja zaczynałem. Ja wiadomo on to każdy, zaczyna... o, on mówi to zupełnie odwrotnie. On zaczyna, natomiast sytuacja gorsza, tragiczna mm -hmm. dla mnie, to było to jak graliśmy z Górnikiem Zabrze no. i ta Mielcar się przewrócił, ja po nim przeszedłem. Tak, to do też tej mi to mówi, że, że będę mu odszkodowanie płacił. E... Korkami mu po plecach prze... Tak, tak ale powiem więcej. To, to, to On bo... mi pokazywał tę sytuację tak, to na YouTubie. To, to było tak, że jak go dotknąłem, oczywiście, przeszedłem nie, nie. no lekko, naruszyłem kręg głosu. Ale Lecie, najlepiej... taki cieluch, wkszedł, Najleciej... przeszedł się po Mielce, To było na środku boiska. Na środku boiska, tak. I pamiętam urbańczyk, ten sędzia urbańczyk, sędzia, nie dał mi czerwonej kartki, tylko żółtą. Natomiast ja powinien być zawieszony na 5 metrów co najmniej. No to była głupota, coś niesamowitego. Pamiętam przyszedłem do domu. Jolka to oglądała. Moja żona mówi, coś ty zrobił Jak ja to zobaczyłem, ja byłem czerwony, ja nie mogę hmm. tego oglądać. No ale jeszcze mi wypominał i tak dalej w, w szczycie Natomiast jeżeli chodzi o... Yy, bo ja Mielcara znałem z boiska hmm. i poznałem go jak gdyby później w pogoni tak naprawdę z szatni. To był zupełnie inny gościu. Yy, to był gościu, który w Olimpii... Yy, yy, przepraszam, w Olimpii tak. W Olimpii też raz, yy, znaczy nie raz go graliśmy, to był też taki Olimpia, bandyta. Bandyka jest pewnie. Tak. Yy. Zawsze był chyba Hubert Kowska wtedy yy. Yy, trenerem. I. Jeszcze ich podkręcał dodatkowo. Nie wiem, czy podkręcał, czy nie, ale to to, to, to. to na boisku to faktycznie było nie było kamer wtedy, no bo w 10, 10 czasach to by tego nie było. I on był taki agresywny, napakowany i tak dalej, tylko szukał tutaj, jak go gdzieś atakowałem. Że... I nagle zobaczyłem gościa w pogoni on był potulny jak baranek. Mhm. Ja mówię, ty, brakuje ci trochę tego, co miałeś w tym Zabrzu. Mówię, weź tutaj, wejdź obrońcy ostro. A on tak delikatnie nagle zaczął grać technicznie. On się po prostu zmienił. Przyje, przyjechał z tego Sporto, tam byli techniczni piłkarze i on się też zmienił. To był inny gościu. Jeżeli chodzi o, o walkę taką na boisku, mhm. taką determinację, taka, taką walkę wręcz, to, mhm. to, to ja go nie poznałem. Mówiłem, co, ja cię nie poznałem? Powiedz mi, jeden do jednego kończy się mecz GKS Katowice Górnik Zabrze. Bramki padają po dwóch stałych fragmentach gry, a wy nie obejrzeliście, przynajmniej Mielcar mi powiedział, że ja z Kaskiem nie zobaczyłem żadnego gola, które padły, ponieważ przy jednym i przy drugim rzucie rożnym my byliśmy odpowiedzialni za krycie siebie nawzajem i żeśmy się tak lali i turbowali na ziemi, że te gole padały, ale bez naszego udziału. Tak było, ale to było w meczu właśnie z Olimpią. A, okay. GKS, czyli, to, ha, Olympia, czyli to GKS Olimpia. To było okay. na Olimpii, okay. tak. I tak było faktycznie, bo w tym fragmencie on gdzieś mnie zaczął obkładać łokciami. I Po drugiej właśnie stronie przegrywaliśmy 1-0. Ja go zacząłem obkładać łokciami, bo on mnie gdzieś tam powiedzmy, w szczególności W Gościu mówię, nawet nie reaguję, Mówię, nie wiem, te moje łokcie <grym> są za słabe, no ale tak było. Tak A było. Czy, wy się, czy byliście takimi piłkarzami, takimi mydyłkami, którzy wiesz, dostanie z łokci? A, panie sędzio, czy raczej jak na zadaniu. Nie nie nie, 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 łok... nie, 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 nie. Jak się ładujemy z łokci, to się ładujemy z łokci. Twardo po męsku, nie, tak? nie, nie płakaliśmy raczej. Tak? I jeden i drugi? Nie płakaliśmy. Oczywiście to trochę legenda i za bardzo. No, zdarzało się tak naprawdę jak w kontakcie, ale to nie było tak, że, że, że biliśmy się na pięści na boisku. No ja rozumiem, że nie, ale czy wy się tak jeszcze obrzucali takim dodatkowym mięsem? Czy to po prostu było... Nie, nie, nie. Nie, 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 nie przypominam sobie, żeby mięsar mnie obliżył albo że mnie obliżył yy, jemu. Wydaje mi się, że nie. No i tak to było między Kazimierzem Węgrzym a Grześkiem Mielcarskim. Piękna historia, bo dzisiaj to są najlepsi funfle dodatkowo wspólne razem. Biznesy, no po prostu godziny się znają. Całe życie, całe życie razem. Kto jest z nami? Odbierzmy kolejny telefon. 600, jaki to mamy numer telefonu? Przypomnijcie mi, bo ja nigdy nie pamiętam. 646, 8, nie, 486 6556. Tak jest. Kto z nami? Halo? Cześć, Marcin z tej strony, dobrze mnie słychać? Cześć, Marcin, bardzo dobrze. Okej, okay. ja się tu przysłuchiwałem waszej rozmowy już od kilkunastu minut, dlatego przygotowałem sobie aż pięć pytań. Wszystkie będą do tutaj pana Kazimierza. Pierwsze pytanie to jest takie, grał pan w trzech klubach z Krakowa, oh. czyli to był Hutnik, Wisła i Kraków, chyba w takiej kolejności. W z tych klubów chyba w Ekstraklasie. I chciałem pana zapytać, czy na przykład Miał pan jakieś z tego powodu nieprzyjemności? Powiem, jakim miastem jest Kraków. Nie wiem na przykład, czy gdy został pan piłkarzem Krakowi, ktoś yy, wypominał panu, że pan teraz gra w Krakowie. Czy miał pan jakieś nieprzyjemności z tego powodu kiedykolwiek? Marcin, Marcin, poczekaj. To pytanie po pytaniu. Dobra, niech Kazek odpowie. To Dobra. po pierwsze. Po drugie, ja rozumiem, że... Gazek swoją posturą wzbudza respekt, ale tu my jesteśmy wszyscy na ty. Myślę, że możesz Kaziowi spokojnie mówić na. Zdecydowanie. No na ty. Dawaj Kaziu. Słuchaj, nikt mi nie dał tego za bardzo odczuć. Natomiast pamiętam sytuację, że znajomy mi gdzie spotykałem się cyklicznie, powiedzmy co roku na imprezie, jak odszedłem z Wisły i później grałem w Krakowie, bo to nie było tak, że ja z Wisły przyszedłem do, do Krakowi, to wydawało mi się, że zaczęli taki dystans do mnie czuć. Pewnie im się to nie podobało, natomiast e, też mi tego nie powiedzieli. E, natomiast e, większe miałem problemy, jak zacząłem komentować. Kiedyś e, ze Smokiem komentowaliśmy na Wiśle Met O Jezu, pamiętam, teraz i, mi się Smok, Smok mówi, no co ten fan się tak przypierdziela, kurde, Kazek, powiedz mu, dobra, no i tam, nie wiem, czy, czy autograf, co on taki, taki fan, okazało się to nie fan, tylko gościu cały czas do mnie mówi, Wisła ci życie uratowała i właściwie chciał nam przeszkodzić w komentowaniu tak, meczu. a to było tak, jeszcze muszę wam to pokazać, ponieważ my to robiliśmy, o tak tutaj siedzimy, obaj, znaczy nawet, o, było tak, pamiętam teraz, Kazek siedzi z mojej lewej, ja siedzę tu i tu jest boisko przed nami, tam niżej, no i komentujemy mecz. A ten kibic stał tu yy, pod nami. Tak, tak dosłownie tak, jeden tak. rządek niżej. I My mamy się... co prawda słuchawki, słyszymy siebie nawzajem, no ale widzimy, że on tak przed nami i tak kłapie i kłapie i gada i gada. Tak, Smoku myślę, że to jest jakiś mój fana. Okazało się, że ten gościu za chwilę <grym> mnie zrzuci ze stanowiska i sam będziesz komentował. <grym> No, i, i, i chyba smoku nawet skończyło się tym, że została wezwana ochrona. Co prawda ten kibic po pewnym czasie przyszedł i chciał zdjęcie zrobić. <laughs> to... <laughs> I, I ja myślałem, że to jakaś znowu prowokacja, no bo nie, nie, nie. Mój, zmądrzałem trochę. <laughs> więc, ale i, szybko i, mu to zajęło. <laughs> no, i, i tak, ale nie, nie, to, to nie było w tym, y, w tym dniu, tylko to było a, powiedzmy gdzieś za miesiąc albo a, za dwa miesiące. Poważnie? Także to było a, tak. A, to tak. I, y, więc tutaj jak gdyby bardziej jako komentarz, to no zdarzało mi się, że jestem w sklepie. E, krzyczy e, do mnie e, pewnie kibic e, Krakowi albo Wisły, i to, to było tak. I za, kiedyś kiedy zapytałem Smoka, wiesz, Smoku, kurde, mam tutaj teraz większe problemy niż, e, niż jak grałem w piłkę, bo ja grałem w piłkę, czy tam przychodziłem, a on mówi, wiesz co, Yy, mówi, to znaczy, że jesteś obiektywny. Yy, to ty mi powiedziałeś, bo jakby mhm. jeden z klubów był zadowolony z twojego komentarza albo widział, że jesteś tak naprawdę za jednym zespołem, to znaczy, że coś by... Ty, ty powinieneś się przejmować. Natomiast mhm. w tym przypadku... No i dawaliście mi mecze derbowe i mhm. nie było jakiejś takiej sytuacji, że, yy, że tak, nie się tak wydaje. Ja, yy, ja nie potrafiłbym meczu komentować tak naprawdę, żeby patrzeć na jeden zespół i mieć go... Yy, no nie wiem, na, na, na pozycji takiej, że ten zespół lepiej lubię i... No i pod chyba, że ten komentujesz, ten komentujesz mecz w europejskich pucharach, bo się zdarzały. No pamiętam mecz Legia Warszawa-Stjela Bukareszt, który, który komentowałeś chyba razem z Rafałem Woskim, wydaje mi się. Zrobiliście naprawdę wtedy, muszę ci powiedzieć, pamiętam, byłem chory, leżałem w łóżku, zrobiliście taką atmosferę komentując to spotkanie, że mnie jest tej kołdry, prawie że wyrywało, jedno się nie zgadzało, wynik się nie zgadzał, no to wtedy masz prawo być za legią Warszawa. To jest naturalne, bo jesteś za tak, polskim klubem. Tak samo jak za reprezentacją, oczywiście, oczywiście za reprezentacją. ale, ale i reprezentacja gra dobrze. Kiedyś ktoś mnie zapytał, albo powiedział mi, bo po meczu z Albanią, Polska-Albania. <laughs> Polska -Albania, Mm, wygraliśmy 4-0. Natomiast ja w meczu wiem, że chciałem, żeby Reprezentacja Polski tak grała jak Albania. No, ktoś mnie tam, nie wiem, zaczął wyzywać i, i mówić, co ty mówisz i tak dalej. Ja nie powiedziałem, że Albania była zespołem lepszym mm. niż Polska. I, I mnie brakuje trochę tej polityki, żeby tak, tak naprawdę... Ja po prostu taki jest, ja się nie zmienię. Ja, ja, ja jestem ok ze sobą. Jeżeli mówię to, co że jeżeli bym coś zataił, coś przeoczył po to, żeby kibica zadowolić, to ja się do tego nie nadaję. No ja wiem, to bo to był ten moment, kiedy w ogóle... Bo ja się z tobą zgadzam. W meczu Polska-Albania nie byliśmy lepszą drużyną od Albańczyków. Była jedna zasadnicza różnica. Mieliśmy Roberta Lewandowskiego w wybitnej formie strzeleckiej, bo to on nas do tego zwycięstwa z Albanią wtedy Tam były jeszcze żołkarny, tam były tak. sytuacje jeszcze, gdzie tak Albańczycy... Ja odczuwam to jako... Jeszcze jak komentuję mecz, trochę stawiam się w pozycji piłkarza, który jest na boisku. Mm -hmm. Zostanie źle oceniony przez to, że przegrał. Jak ja grałem, Mam wrażenie, że była większa liczba dziennikarzy, to dzisiaj też tak jest, że ocena jest po wyniku. Natomiast ten piłkarz będący na boisku, często było tak, że nagle y, ktoś mnie pyta, y, jeszcze jak grałem w piłkę, y, reporter, no byliście słabsi i tak dalej. Ja mówię, kurde, coś nie tak. To, że przegraliśmy, to zgoda. Wynik widzimy. Ale to, że byliśmy gorsi, ja inaczej czułem. Czasami gryzłem się w język, chyba chciałem powiedzieć: Halo, gościu, ty nie oglądaliśmy. No poczekaj, ale to, zostańmy przy tym przykładzie Polska Albania, bo on jest dosyć ciekawe. Ktoś zaraz zapyta. Zaraz, co ten Kazek i ten, ten Smokowski pitolą, nie można przegrać 0 do 4 i być lepszym. W meczu. No właśnie to jest kurde dziwne. Jak to komuś wytłumaczyć? Natomiast ja muszę powiedzieć, że ze sportów zespołowych, jakie mamy, czyli siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, hokej nawet chyba, piłka nożna jest najbardziej niesprawiedliwą, niesprawiedliwą dyscypliną sportu. Wypaczająca tak naprawdę yy, często wynik. I teraz ja się zastanawiam. Zrobiliśmy dzisiaj trochę te przepisy inaczej. Zostały utrudnione. Ręka w polu karnym. Strzelenie gola w meczu piłkarskim może powodować to, że ty ten mecz wygrasz jako słabszy zespół, bo ten gol jest tak ważny. We Włoszech, pamiętam, były wyniki 1-0. Często później obrona, katanacio, bardzo głęboka. Wygrywałeś 1-0, drużyna z dołu tabeli. To była obrona, była czymś najważniejszym. Strzel skątry z kontry cofnij się i e, później zasieki powodują to, że ty wygrywasz mecz. I my dzisiaj jeszcze prowadzamy do naszych przepisów rękę przypadkową. To wypacza jeszcze bardziej, y, jak gdyby, reguły gry. Y, I często jest tak, że lepsze zespoły w meczu nie potrafią wygrać. Atak pozycyjny dzisiaj jest najtrudniejszą rzeczą, jaka może być w piłce nożnej do wypracowania. Możesz grać bardzo dobrze, ale przeciwnik będzie szybki, zdecydowany, silny i, i, i może spowodować to, że ty tego go nie Kaziu, tak jest w ogóle w życiu. Dużo łatwiej jest coś zepsuć, niż coś zbudować. I tak jest z atakiem pozycyjnym i zbronieniem. No, łatwiej coś przerwać, zepsuć, tutaj przepnąć niż zbudować coś eleganckiego. Yy, drogi widzu, ja wiem, że ty jesteś, zadałeś dopiero pierwsze pytanie o derby, a, a Kazek już zdążył odpłynąć i pięknie, ale masz jeszcze szansę, ale wiesz co, umówmy się, jeszcze dwa pytania, żebyśmy mogli, nie zamiast pięciu, to trzy, dobra? Jasne. No. Wybierz to najlepsze, twoim zdaniem. Yy, jestem kibicem Wisły Kraków, chciałbym dowiedzieć Kaziu, yy, z kim w Wiśle najlepiej grało za twoich czasów i kto na to zrobił naj, yy, najlepsze wrażenie. Tak, to drugie pytanie to będzie jeszcze takie. Tak. Prosiłbym Cię, żebyś opowiedział nam tutaj jakąś fajną anegdotkę z szatni Wisły Kraków, tamtej szatni i anegdotkę związane z prezesem Cupiałem. Dziękuję bardzo. Mm, no dzięki, dziękuję Ci To bardzo. drugie pytanie nie słyszałem dokładnie. Że, żeby, czy, czy mógłbyś... Na no piłkarza, tak? Tak, z którym piłkarzem Wisły Kraków, który robił największe wrażenie, z kim Ci się najlepiej grało w tych czasach pewnie wiślackich, tych Cupiałowych... Kiedy trafiłeś do tamtego zespołu, a potem, no żebyś coś nam przybliżył z szatni, czego jeszcze nie opowiadałeś. A najlepiej jeszcze z gabinetu prezesa Cupiała. No my byliśmy, my byliśmy yy, takim zespołem, że właściwie było wielu piłkarzy. Myślę, że takim piłkarzem, którego za, zabrakło nam w meczu z Parmą, graliśmy taki ważny mecz, to był Rysiek Czerwiec. I ja go podziwiałem zawsze za to, że jak my, obrońcy, mieliśmy piłkę. To wiadomo było, że Rysiek za chwilę wyjdzie i w tym takim momencie, gdzie jesteś atakowany, za chwilę ryśkowi tą piłkę będziesz mógł zagrać. I wtedy tego ryśka zabrakło. Pamiętam, czuliśmy się trochę, że mieliśmy odrabiać jak gdyby straty, tak trochę jak bez ręki. Wtedy pamiętam, że ten nóż Miśka mm -hmm. zadecydował o to tym, co? że on odrzucił tak. to i został zawieszony i w tym meczu nie grał na wyjeździe. To był piłkarz, nie potrafię powiedzieć wymienić jednego piłkarza, który był fantastyczny. Stupiałem, to była sytuacja taka, że <coughs> kiedyś przyszedł do szatni i powiedział, że e, zmienia reguły gry, no bo wszystko wygrywamy, i, e, i no teraz jak nie będzie, jak nie, nie, jak nie wygramy, to płacimy, e, to płaci, aha, że za trzy za, za, za punkty, bo nie interesowały go remisy, nie? Płaci tam mhm. powiedzmy 100, 150 tysięcy do podziału na zespół, nie? I ja mówię, panie prezesie, a może 200? No i zawahał się nie do 200, tam wkurzył się, że go trochę wypuszczałem. Mhm. Eee, ale myśmy się w ogóle tego nie bali. Mhm. Nie baliśmy się, że pieniądze wyłącznie za wygrane, nawet remis na wyjeździe z jakimkolwiek rywalem... krokiem. Utrzymywał. By nie po prostu Utrzymy. Aha, że ta premia nie szła w górę. Utrzymywał. Szła w górę. Okay, okay, okay. I, I tam jeszcze tam szła w górę jakiś progres był i tak dalej. Hmm. Bo już nie pamiętam jak to było. Im więcej zwycięstw z rzędu, tym wyższa to potem taka premia. Nie pamiętam jak to było, ok, to ale pamiętam, przegraliśmy mecz z Zagłębiem ostatni, na, 13, na 15 meczów chyba 12, żeśmy chyba wygrali, czy tam 13, ten remis, jedna porażka, nieważne, i to przeszło no, na dzień, że płaciliśmy na drugi no. Później się prezydent Supiał chyba wycofał z tego <grym> i później za Mistrzostwo miał płacić tam, powiedz jakieś pieniądze ale ciekawa sytuacja była, to był początek, jak prezes cupiał Ziętek i, i Stasiu Wachowski jeszcze, tam jak gdyby ta cała trójka, czy nawet czwórka, jeszcze Urban był, przyszła, no i, y, siedzimy u niego w kamienicy na małym rynku, spotkaliśmy się, no i tam rozmawiamy z nim, luźno. Stasiu Ziętek mnie za nogę łapie, żebym nie, nie był za odważny, bo się prezes skórzy. no i mówi tak, słuchajcie, tam jeszcze trzeba było walczyć, mieliśmy szansę, nie wiem, o pocharę i mistrzostwo, już nie pamiętam jaka tam była sytuacja, ale mi tak. Ile, za ten, ile za, ten, yy, za ten mecz? Ile punktów? No, no to nie no 3-3. No ile mamy tych meczów? No 13. No to 39 punktów. A my w śmiech czy coś tam. Tam znowu wiesz, no uważaj, no, no ale co? No się, na no, wszystkich się nie da wygrać. Możemy coś zremisować i tak dalej. Nie? To było takie śmieszne, ale to było, to było coś takiego, że też zobaczyłem i nauczyłem się niego wiara. Mm -hmm. My nie mieliśmy takiej wiary, jaką miał odsłupiał. Gdyby on był na boisku, to on by wierzył. I, i, i co później zobaczyłem? Czekaj, czy to jest wiara, czy to jest naiwność trochę taka i nieznajomość dyscypliny sportu? Ty to powiedziałeś, ja tak nie powiem. Yy, wiesz dlaczego? No. Już Ci powiem dlaczego. Dlatego, że my jako zespół Wisła Kraków wtedy byliśmy tak mocni mentalnie, nie dopuszczaliśmy porażki. Wiesz, kiedy dopuszczaliśmy porażkę? Właśnie z Parmą, właśnie pucharem z lepszym przeciwnikiem, gdzie dawali nam mniejsze szanse. Dlatego, że ta głowa pracowała słabiej. Jeżeli ty jesteś przekonany, jesteś mocny mentalnie, że wygrasz ten mecz. To jest duże prawdopodobieństwo, że wygrasz. Jeżeli dzisiaj mówimy o reprezentacji, mówimy tak, są baraże. Za chwilę gramy, nie wiadomo, z Walią czy ee, z, fi, eee, z Valium, czy z Finlandią. Tak. Najpierw z Estonią. Mhm. Żebyśmy wygrali, musimy być mentalnie mocni. Musimy poprzedzić ten mecz, nie wiem, ze Estonią, dobrym meczem, żeby ten mental był dobry. Bo jeżeli ten mental będzie słaby, to jest yy, prawdopodobieństwo takie, że jak coś nam nie wyjdzie w tym meczu, my nie jesteśmy w stanie zrobić tej straty. My w Wiśle Kraków straciliśmy jednego gola, drugiego, my byliśmy przekonani, że my wygramy. To jest ten mental, który też Cupia mi pokazał. Jeżeli będziesz wierzył, jest szansę, to zrobi. On doszedł do wielkich pieniędzy, do wielkiego biznesu poprzez wiarę. Nie przez to, że on przy, przypadkowo położył na czarne i było czarne. Mhm. I to jest coś takiego może naiwne z punktu widzenia kogoś, kto gra, powiedzmy ewentualnie w słabszym klubie, masz trenera, masz prezesa i mówi ci tak naprawdę do zespołu, który jest nieprzygotowany, będziemy mistrzem Polski. No to wiadomo, że to jest naiwne, to jest mm. głupota i tak dalej. Jeżeli w tobie siedzi coś takiego, że wiesz co zrobić, myślisz o wielkich rzeczach, to jest szansa, że to zrobić. Tak jak ja ci powiedziałem. Ja wierzyłem w to, że ja będę grał w piłkę na wysokim poziomie. Yy, pamiętam sytuację, yy, bo ja nie chodziłem do szkoły sportowej, ale i, I grałem, wyżej, ja we wszystko grałem. Ja we wszystko grałem, w hokeja nawet grałem, także. Na lodzie. Na lodzie, hmm. tak. I, e, I grałem w siatkówkę. Chodziłem w siatkówkę, no i taki, pamiętam, Wilkos, trener, tam w Wadzie była trzecia liga siatkówki i powiedział, ty kariery, jak chcesz tak. zrobić, to graj w siatkówkę. Bo graliśmy ze szkołą sportową. Ja miałem kolegę, który, który mnie wystawiał tą piłkę, bo ja miałem dosyć dużą coś z pierwszej i z drugiej linii, właściwie we dwóch. No, Przyczyniliśmy się do tego, że graliśmy tą szkołę sportową, no i on potem tym meczu przyszedł i mówił: Jak chcesz grać, to to będziesz by No Co prawda, wtedy nie miałem może jakiegoś, to było, nie wiem, 15 lat, to była siódma, ósma klasa szkoły podstawowej, ale okazało się, że później tą. Yy, wiedzę na temat siatkówki miałem. Yy, oczywiście, może taką półamatorsko, yy, mniej zawodową, ale wiedziałem niuanse. I mieszkałem z siatkarzami yy, kiedyś. Yy, na, yy, jak poszedłem do hutnika, mieliśmy taki bok. To piłkarze, siatkarzy siatkarze i tak dalej. Yy, I ratajczak, taki właśnie siatkarz. Mojego wzrostu, facet i też się uchował. Tam był golec Martyniuk, czyli prawie goście po dwa metry, natomiast ten ratajczak, więc. Yy, yy, w tej siatkówce też jak gdyby mógłbym się sprawdzić, natomiast piłce nożnej też wiedziałem, że dam radę. Słuchaj, zanim odbierzemy telefon, bo już kogoś tutaj mamy, to chciałem jeszcze pociągnąć ten wątek Wisły. Odchodzi Bogusław Cupiał, przychodzą czarne lata dla Wisły, dla Wisły Kraków, które no, możemy powiedzieć, no, że, że no ciągle może jest, nie jest to taki ostry zakręt, ale ciągle są na zakręcie. Czy kiedy przychodziły lata, czy kiedy przychodziła ta epoka, kiedy najpierw pojawia się Mereziński? Potem ten Vanalii, czy jak mu tam było. Czy ty czułeś, czytając pewnie tylko te, te, te doniesienia, że, czy to ci śmierdziało od, od, od początku? Czy mnie, czy, jakie, były twoje, jakie były twoje przeczucia dotyczące tego? Nie całego? zastanawiałem się zupełnie nad tym. Natomiast ja podziwiam Wisłę. Wisła zbudowała swoją wartość, myślę też, oczywiście na wcześniejszych legendach, yy, yy, którzy w Wiśle grali, ale Myślę, że zbudowała swoją społeczność na wynikach Cupiała, i mhm. ja jestem w szoku, jakie tam jest zaangażowanie kibiców, jakie tam są emocje, jaka tam jest chęć tak naprawdę tej ekstraklasy. Tam ludzie cały czas żyją. To, to jest zespół, to jest jak gdyby klub, który no, stworzył sobie tych kibiców, i ci kibice cały czas są. Oni, oni cały czas to wierzą. I tutaj myślę o oczekiwania dla młodego prezesa Wisły Kraków, mhm. który który ma e, olbrzymie zadanie, tak naprawdę. Oczywiście to jest sport, może się nie udać, może się nie udać jeszcze rok, może dwa, może trzy lata na, nie, nie awansować, ale to jest też odpowiedzialność, bo ci ludzie są głodni sukcesu i, i głodni tego awansu. Oni chcą ekstraklasy. I y, w przypadku y, Krakowi na przykład, gdzie byłaby taka sytuacja, być może, gdzie y, byłby spadek do drugiej ligi, nie wiem, czy tam by była taka społeczność. To jest jednak wychowana społeczność na sukcesie. Krakowia takich sukcesów nie miała. Mhm. I to jest potencjał taki, który został m.in. innymi Cupiale. Mhm. O Krakowi na pewno jeszcze sobie porozmawiamy. Jak ci się podoba wybieranie trenera na podstawie sztucznej inteligencji? Bo tak firma Synerise, tak Jarosław Królewski dobierał sobie, wybierał. Taka była mniej więcej, wiesz, był odsiew trenerów na, na podstawie pewnych danych wprowadzonych do sztucznej inteligencji. Takiego trenera chcemy, chcemy, żeby tak Wisła grała i pstryk, komputer wypluł taką oto odpowiedź. Wiesz co, jak ja bym był jego doradcą i siedział przy stole, to powiedział, panie prezesie, no Ja w to nie za bardzo wierzę. Mnie się nie chcę w to wierzyć, no, że tak. tak będzie. Oczywiście, może prezes ma rację, ale jest to dzisiaj jednak spore ryzyko. Yy, to, to może być inny zespół. Jeżeli byśmy robili badania 10-20-letnie, że to się nam sprawdza, mhm. to wtedy bym prezesowi uwierzył. Ale dzisiaj wolałbym pojechać na. Na 10... tym zależy innowacyjność, że ktoś być się może Tak, Być no. może tak. No, trzeba jak gdyby zmieniać swoje myślenie, oczywiście. Mhm. I, I tutaj jak gdyby też jak gdyby spojrzenie młodszego człowieka, który ma do czynienia ze sztuczną inteligencją, może wypalić, ale ja bym się obawiał. Ja bym wolał pojechać, zobaczyć trenera nawet w 10 meczach, jak gra jego zespół, z jakimi przeciwnikami, czy to jest zespół, który dominuje, jaki ja mam zespół, mhm. czyli tak naprawdę, jakiego trenera szukam do tego, żeby, nie wiem, grać w ataku pozycyjnym cały czas i trener to potrafi, dobieramy zawodników, czy trener sobie dobiera zawodników. Jak reaguje na ławce w szatni? Tak, i to, to myślę też jest ważne. Opinia na temat tego trenera. Czy on się sprawdzi, czy, czy nie, czy, 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 czy nie jest to łatwe. Wydaje mi się w takiej sytuacji, to jest trudniejsza rzecz i trochę jak loteria, mhm. mnie się tak wydaje, ale tak jak ja powiedziałem, ja jestem daleko, daleko z tyłu za innowacjami, więc ja nie znam się, i, yy... ale trzymam kciuki. No to odbierzmy kolejny telefon, a potem wrócimy do, do opowieści Kaska o Kasku, po prostu jako takim. Kto z nami? Halo. Halo, halo dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Norbert z tej strony. Dzwonię do z Londynu do państwa do studia. Cześć. Mam Norbert. pytanie do pana Kazimierza. Do już na, umówiliśmy się, że na ty jesteśmy z Kaziem. Okej, okay. cały czas. Panie Kazim, Pani Norbert z tej strony. Do panie Kazimierzu, na ty no panie Kazim. Tak, troszeczkę z szacunkiem, okej. Okay. Kaziu, pytanie do Ciebie. E, kilkanaście lat temu, a dosłownie chodzi mi o rok 1998, 10 październik. Czy coś Pan mówi, taka data i mecz rozgrywany w tym dniu? Pff, pff, nie jest Parmą? Nie. E, no niestety nie. To akurat e, mecz imieniczki imienniczki Wisły, ale Pan domierza. A, okej. Okay. Wisła Kraków została zaproszona na 75-lecie Wisły Sandomierz, rocznica klubu. I czy pamięta pan wynik tego spotkania? Nie. Kurde, Kaziu, ale masz, dostajesz trudne pytania. To jak Nie. test... Z... No. Nie. Tak, tak. Przypomnę tylko, że Wisła Kraków w sezonie 98-99 zajęła pierwsze miejsce. Natomiast na to spotkanie y, towarzyskie do Stanomierza przyjechała w całkiem ciekawym składzie, jak na tamten czas, bo wtedy był Artur Starnas, Pozwolę sobie wymienić, jeżeli mamy chwilkę. Tak, skład Kaiserslautern. Marek Zając, Grzegorz Jurczyk, Bogdan Zając, Kazimierz Węgrzyn, Ryszard Czerwiec, Tomasz Kulawik, dwóch testowanych zawodników. Osir i Etim, Tomasz Frankowski i Daniel Dubicki. W tym meczu Wisła-Kraków, dla mnie to stety akurat, chociaż jestem również kibicem Wisła kraków przegrała 2-0 w Czy To ty bardziej pamiętam tego. No, tak, właśnie mi chodziło właśnie o y, y, samo zachowanie po meczu. I zachowanie Franka Smudy właśnie po, po takim wyniku dosyć trochę wstydliwym. Jak no pewnie był czerwony, to... pewnie był czerwony po takim meczu, bo to wiadomo, nie jest dobrze. Ale ja tego nie pamiętam naprawdę. W przegranym meczu, <laughs> meczu staram się szybko zapominać. <laughs> a także y, pół żartem, pół serio. Okej, okay, to tyle. Myślę, no. że... Dobra. Trzymaj się chłopie, pozdrawiamy Wisłę-Sandomierz. Bardzo mocno. W takim razie. Wszystkiego dobrego. Trzymaj wszystkiego się. dobrego dla kanału sportowego. Oczywiście. Dzięki. Trzymajcie się. się Trzyma trzymamy tam. się ramy. Nie dajemy się. Żyjemy. Jesteśmy. Trwamy. Nie umieramy. E, Kaziu, wrócę do, do, tej, do tej twojej kariery komentatorskiej. Tu już sobie mniej więcej... Ja nie, naprawdę nie chciałem, żebyś opowiadał o tym, że, że to ja zacząłem. To nie o tym miało być. No, ale tak było. No, czy <laughs> zdajesz sobie... Inaczej. Czy uważasz, że twój głos, bardzo charakterystyczny jest to głos, umówmy się, to jest Akurat a w tym sporcie kiedy sobie w ogóle co, oni, co sądzisz o tym głosie? Czy on ci, czy on ci pomaga? Czy on ci, czy on ci przeszkadza? Ja zupełnie nie, nie wiedziałem, że ja mam jakiś taki głos, który jest dobry, albo. Ale jak ryknąłeś. Kiedy... Ale kiedyś, kiedyś jechałem pociągiem, i, i pan sympatycznie też jak gdyby powiedział mi, że mam dobry głos, mhm. no, nie wiedziałem. Mhm. I. E... Ja nie wiem, czy to jest dobry głos, czy nie jest to, to dobry głos. Wiem, że mieć za cichy głos to też słabo, bo ciężko tak. podciągnąć. Wiem, ja, że niektórym ja, ja. ekspertom zwracają się uwagę, ja żeby... Wiem, Kubie Wawrzyniakowi żeby, na przykład zawsze zwracam uwagę, żeby mówił mocniej. Tomkowi piskiemu też pamiętam, tak. kiedyś mówił, że wam, ciężko go podkręcić, nie? Ja. Natomiast mnie można zawsze ściszyć. <laughs> tak. I, yy, I pewnie... Pewnie tak, Natomiast nad głosem się zupełnie nie zastanawiałem. Ja, jak komentowałem mecze, pewnie popełniałem błędy językowe, potem też, po, po, jak gdyby pewnie nawyki mówieniowe, też zwracaliśmy czasami uwagę na jakąś rzecz, ktoś mi na zwracał uwagę, czy się tego uczy, bo czasami takie, bym powiedział, słownictwo nabyte ciężko jest wyplenić i mhm. tego się wstydziłem mhm. czasami. Tam, no to, to było słabe na początku, pewnie. To jak każdy zaczyna, to nie jest takie łatwe. Trema, stres, mhm. programy. Ja w to wchodziłem tak na żywca. To, to ja nie miałem żadnego przeszkolenia. To też jest dzisiaj jest trochę łatwiej. Tych programów jest dużo. widzicie jak ktoś się zachowywał. Trochę człowiek przecierał te szlaki na początku. Wiadomo, że, że wy byli tymi osobami, które to wszystko prowadziły. To była najcięższa sprawa. Ale ja pamiętam zawsze jakiś taki program, czyli Liga Plus, czyli Liga Plus Extra. To, to powodowało to, że ja miałem adrenalinę, to był stres. To było trochę takie... Meczowe. Y, może nie meczowe, to było, to było coś innego. nie? Y, 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 ale to było fajne, to mi się spodobało, to, że to jest też coś takiego. Y, 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 y. Jak niektórzy zadali pytanie, no dobra, ile ty meczów oglądasz i tak dalej. Ja uważam, że zdarzyło mi się to przez kilkanaście lat na palcach jednej ręki, gdzie byłem nieprzygotowany. Zdarzyło mi się. Ogromny stres. Mhm. Ogromny stres. Yy, ogromny stres i, i to, to, to nikt nie chce tego przeżywać, bo tak naprawdę widać bo... kto leje wodę, a kto tej wody nie leje. Ja myślę, że prowadzący już widzi, zaraz no, widzę, że Kazek, nie, te, Kazek tego meczu nie oglądał. Ale muszę ci powiedzieć, tak, to prawda, od razu prowadzący to widzi, to od razu wzbudza też u prowadzących, kiedy na no. no kurwa, Zaraz, zaraz, nie na to się umawialiśmy, no tak. ale mnie też się kiedyś zdarzyło poprowadzić Ligę Plus Ekstra, będąc nieprzygotowanym i wiesz co, dostałem wtedy SMS-a od Marcina Baszczyńskiego. Mm -hmm. I Baszczu mi napisał, smoczek, dzisiaj to było szycie. Mm -hmm. I mówię, masz rację, przyznaję ci to. I już nigdy więcej sobie na to nie pozwolę, bo... Wiesz, taka taki, tak, ta no higiena jest, w stosunku do ludzi. No. Ale nie, no, to jest dyskomfort. No, wchodzisz no. zaraz no, i się denerwujesz. Czy, mm -hmm. I co będzie? Natomiast jak jesteś przygotowany, no, to no, tak naprawdę nikt Cię nie może zaskoczyć. Słuchaj, czyli chcesz mi powiedzieć, a w zasadzie naszym, e, naszym widzom, że ilekroć słyszą Kazimierza Węgrzyna, który kiedy komentuje spotkanie, to słychać, że... to Nie, nie słychać, to on się wręcz cieszy i nawet się cieszy... To zły Błotek. ale du ha, ha. To to jest naturalne. Ty ciebie tak naprawdę, każdy mecz piłkarski tak bardzo kręci? Czy się troszkę wiesz, tak, e, czy troszkę się zagrywasz? Ja myślę, że mm, taką mam łatkę, że ja się wkręcam w mecz i wszystkie mecze tak wyglądają. Nie. Ja w wielu meczach oczywiście tak, jak mówisz, reagowałem, bo mnie mecz wciąga. Natomiast wiele meczów y, komentowałem na spokoju. bym powiedział, nawet nie byłem może sobą dla niektórych, którzy tak uważają, że komentuję. Y, tak, to jest. Ja wchodzę w mecz i tak naprawdę zapominam o Bożym Świecie. Ja opowiadam ten mecz, tak samo powiedziałeś o Rafale Wolskim, jak żeśmy komentowali ze Stiełą ten mecz na wyjeździe. Rafał do mnie mówi, kurde, trochę przesadziliśmy chyba, po meczu do mnie mówi, nie? Bo ja wchodziłem, on mi wchodził i to było pewnie takie, jeżeli ekspert by powiedział od komentarza, no trochę sobie za bardzo uważali w drogę, nie? Pewnie... Ten główny komentator ekspertowi w takiej sytuacji po meczu zwróciłby Kazek nie rób tego i tak mhm. dalej. Ja byłem nakręcony. Ja nic nie robię, jak gdyby sztucznie, to, bo to nie byłoby dla mnie dobre rozwiązanie, bo to, to byłoby yy, to było coś męczącego. Mhm. Jak się zastanowisz, że miałbyś robić coś wbrew sobie, oglądasz mecz, ja ten mecz przeżywam na swój sposób. Opowiadam ten mecz, jak ja ten mecz widzę. I yy, Zagłębiam się w tym meczu, to jest też taka koncentracja. Ja nie potrafiłbym, y, jak gdyby, opowiedzieć o meczu, będąc w domu, oglądając telewizję i pokazać dokładnie tak, jak ja to widziałem y, na boisku. Y, jestem tak skoncentrowany. Że mogę dyskutować z każdym na temat i się zgodzić, bądź dyskutować na temat zawodnika bądź jakiejś akcji. Chcesz mi powiedzieć, że jak oglądasz mecz w domu, to też go oglądasz w pełnym skupieniu, nigdy nie zdarzać się o go na tym Nie, jednym właśnie, okre... właśnie nie jestem w stanie w skupieniu takim mhm. oglądać, jak komentujesz, mecz. Aha, roz... Aha, właśnie nie jesteś w stanie tego. Nie, okej, okay, przepraszam, bo cię nie zrozumiałem. Albo ja źle powiedziałem, nie tak. wiem. Nie, nie, na pewno ja źle zrozumiałem. Biorę to na klatę. Chcę Wam powiedzieć, że Kazek nie oszukuje. Ten mecz pamiętny Wisła Kraków, Witoria Gimaraesz. pamiętam to wtedy Marek Saganowski. Wtedy przyjechał mm -hmm. w barwach Witorii Gimaraesz grać przeciwko Wiśle. Mm -hmm. Chyba jakaś Liga Europy, jakieś eliminacje, nie pamiętam która runda. To Kazek siedział i mi właśnie tak tokował. To było kolejne skomentowane przez Kaska spotkanie z tą samą radością. To było dokładnie to. Ja wtedy poczułem, siedząc mówię, kurde, nie no to ten gość to musi po prostu z nami komentować mecze. A powiedziałeś o zmęczeniu. A ile razy się męczyłeś komentując spotkanie, bo nie wierzę. Znaczy, nie wiem, czy ile razy, ale czy zdarza ci się oglądać mecz i już myśleć, albo komentować mecz i myśleć sobie rany boskie. No przecież niech to się skończy? Tak, tak, zdarzało mi się wiele razy, mm -hmm. wiele razy. Z tobą za ŁKS, pamiętasz, że komentowali? To ja nic nie mówiłem. Widzę ŁKS derby. Tak, i to yy, i są takie. I to jest, pamiętasz, co wtedy i... powiedziałeś po meczu? Yy, no, przypomnij. To było tak. Widzę FKS 0 do 0 na EuKasie. Tak, tak, na tak. ŁKS-ie. Słaba widoczność tam. Widzieliśmy na widać. wysokości Mecz. prawie Murawy. Mecz lekki dramat, jak to derby, tam dużo, tej, dużo walki, mało gry hmm. w piłkę. Każdy tam sobie przerywane akcje, co co chwilę w ogóle strzałów nie ma. I Kazek po zakończonym meczu yy, powiedział mi tak: "Smoku, ja ciebie strasznie przepraszam". Zaczęła się ta druga połowa i ja sobie w dziesiątym nie wzięłem, co minucie powiedzieć. drugiej połowy uświadomiłem, że jeszcze nic nie powiedziałem i nie wiem, co mam powiedzieć, a chcę ci jakoś pomóc, a nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Tak, i każdy natomiast... ja tak samo myślałem w pewnym momencie, myśli mi już uciekały, jak ja będę wracał do Warszawy samochodem. Też już, o, To było straszne. Wiesz co, i yy... Na pewno są takie mecze, to jest wtedy ciężko, bo ja wiem, że ja nie pomagam komentatorowi. O, komentator kurde, wtedy nie pomogłeś, wchurza, musisz powiedzieć, wtedy nie pomagałeś. Komentator się o, pewnie wkurza, no bo przynajmniej coś powiedzieć, no ale ileż razy o, można ja mówić, powiedz coś. mówić to samo, jest coś powtarzalnego, czyli powtarzalne nic. Uh -huh. e, ale też jak gdyby mówiąc o takim całym o, wypaleniu, jeżeli oglądasz, ja nie wiem, z 15 lat w kanale pracowałem i oglądasz co tydzień, ja się poczułem trochę taki, że e, Liga Plus, y, masz te skróty, Wszystkie robiliśmy meczów. pojedynczo wtedy, nie? teraz jest z dwóch ekspertów, A. to jest łatwiej. To nagle wybrać. wchodzisz, nagle wchodzisz y, z ekspertem, masz tam analizę z pięciu meczów. To jest, żeby to się zaczęło, żeby to poszło. czy się nie pomyliłem, nie? No i, i nagle jak, ten, jak wejdziesz już do tego programu, bo tam chodzisz, y, jak gdyby gdzieś tam rysujesz i tak dalej. To było bardzo stresujące. I tak sobie pomyślałem, jak mnie zwolnili z kanału Plus... Mówię, kurde, dobrze. Czasami ktoś musi podjąć za ciebie decyzję, żeby zobaczyć, że tobie to pomoże. Ja przestałem oglądać mecze w takiej liczbie jak do tej pory, bo przyjmowałeś 5-6 meczów czy 7 meczów. Czasami jeden ten odpuszczałeś, czy dwa, jak, jak byłeś w programie, powiedzmy w sobotę, czy, czy tam w widzę prosto, już później nie oglądasz żeby próbuj zmęczony albo jakiś topowy mecz. I ja zobaczyłem. Że ja mam tego, do, mnie się sklejały te mecze. Ja nie potrafiłem się powiedzieć, co było <grych> dwa tygodnie temu, jak grała legia z, z kimś tam, czy tam Lej z kimś, czy, czy, czy Wisła. I, I ja nie potrafiłem tego powiedzieć. I takie oczyszczenie na mnie wpłynęło bardzo dobrze. Mm -hmm. Ja y, oczywiście zwolnienie z kanału plus, ja mówię, dobra, jakoś tam będzie, i tak dalej. Ale nagle zacząłem się zastanawiać, nie zaczęło tego brakować po miesiącu. Mm -hmm. Później zacząłem się zastanawiać, dlaczego mnie zwolnili. Mm -hmm. I, I to było takie, że ja się tym trochę przesiąkłem. Później Mati mi gdzieś tam zaproponował to mi wszystko, bo okej. Okay. Ale takie wypalenie też jest. Mm -hmm. Jest takie wypalenie. Ja uważam, że no człowiek zaczyna się powtarzać. No Ileś może coś wymyśleć innego. Ty masz swoją wizję gry. No Są te mecze, mecze powtarzalne. Ja się łapałem na tym, że w programie ja już to mówiłem. <śmiech> <śmiech> I... Witaj moi w moim świecie. My też i tak się na zasadzie radzimy. To... Ja już to kiedyś powiedziałem o tak, w tak w taki sposób. Tak, i to, to też yy jest coś takiego, że. Yy... Że potrzebne mnie coś takiego, bo zacząłem na rowerze jeździć w niedzielę, na przykład mhm. sobie zawsze na rowerze. Kiedyś, kiedyś, no masz, to jest tak jak piłkarz, że była jasność. to komuś się wydaje, że e, komentator Express to jest High Life, Sri Lanka i tak dalej. Zajęte weekendy, mhm. zajęte weekendy Kasiu, często, ale... na przygotowanie, na oglądanie i tak dalej. Także to nie no wiem, jest Nie możesz temat. nigdzie ruszyć, cały czas tak. musisz oglądać te mecze. Mój drogi, wiem, że jesteś tam już na telefonie, poczekaj, ale ja chciałbym jednak, skoro zeszliśmy na ten wątek, muszę dopytać Kaska. No nie mów mi, nie uwierzę w to. Chyba nie rozmawialiśmy nawet na ten temat, więc możesz, więc to nie tak, że ja coś wiem, ale że z, z, zwolnienie Twojej osoby z Kanal Plus nie było dla ciebie jednak taką, no, takim przykrym, no ja wiem, policzkiem, no czymś. Czymś niespodziewanym, czymś niemiłym. No. Nie wierzę, znam cię dobrze, nie wierzę, że mogło być inaczej. Nie no, oczywiście, to była, to była sytuacja taka, że pamiętam, był akurat siedzieliśmy w domu, Jolka była, dziewczyny moje były, był chłopak starszej dziewczyny, no i siedzieliśmy, no i ja dostałem telefon od Michała. <laughs> Z, na telefonie z dyrektorką bodajże, nie wiem jak ona się tam nazywa, no mm -hmm. i myślałem, że dzwoni do mnie z podwyżką. Oh, oh. <laughs> no, że chce mi zaproponować podwyżkę. Natomiast Michał mówi Kazek, no mam dla ciebie taką informację. Ja wiem no jaką tam informację, nie? Mówię, nie wiem. Co dobrze, to no, no nie przedłużymy z Tobą umowy. czy chci Nie, chcieliśmy rozwiązać, miałem ja umowy nie miałem. Ja miałem umowę tak naprawdę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Ja mówię, dobra, to przygotuj papiery tam na te trzy miesiące wypowiedzenie i tak dalej. No i nagle cisza w słuchawce i ja mówi, zaraz to Ty tak na, na tego, Ty przyjmujesz to. Ja mówię, no tak, to oczywiście, to nie ma problemu, nie? Ale w środku wierciło no, mnie się I, mhm. i zastanawiałem się, dwa razy miałem taką sytuację, a drugi raz miałem taką sytuację, ale myślę, że zachowałem się ok, tak jak, mhm. y, jak, jak chciałem i drugi raz bardzo podobnie się zachowałem, także nie wiem, może to było doświadczenie, jak trener stawowy powiedział mi w Krakowi, że idziesz na górę przedłużać kontrakt z Krakowiem. Ja poszedłem do, do prezesa Filipiaka, to on mówi, że, <laughs> że nie przedłużą ze mną kontraktu. <głos> <głos> że, że nie przyszedł ze mną kontraktu, i to było takie też zaskakujące. To to to, to Wojnek stawowy nie wiedział, co mi nie tam wiem, jest zaproponowane nie wiem, na górze. Ale, ale a nie miałem pójść tak. a, a, Niezły gąk, to? No i to było podobnie pod ta sytuacja, bo mhm. najgorszą, że no czytałem to, to. I tamta była też świetna decyzja. Świetna decyzja Filipiaka. To, że ja przestałem grać piłkę, bo później na ulicy mówiłem, panie Kazimierzu, ale dlaczego Pan nie grał? Odszedłem w odpowiednim momencie. Ten zawsze za zawsze najlepszymi piłkarzami ten, są ci, którzy nie grają. Ten dzień za długo mógł być słaby. Mhm. Natomiast tutaj o tyle to było bolesne i trudne do, do przeżycia. Ja się za, codziennie zastanawiałem, dzwoniłem tam po, po różnych kolegach, którzy mogli coś wiedzieć. Dlaczego? A właśnie. Dlaczego, nie? Dlaczego? Dlaczego? Czy ja byłem słaby, mhm. czy coś się nie podobało? Ja bym się powiedział chciałem usłyszeć. Oczywiście to ciężko usłyszeć pewnie od, od, od szefa, że słuchaj, no to i to mi się albo wypalony już byłeś, albo, albo yy, jak gdyby to, no, coś się odświeżyć, coś zmienić, mhm. za dużo pieniędzy zarabiałeś. No coś takiego chciałem, znaczy chciałem usłyszeć, no. tak sobie myślałem, że dobrze było, żeby to usłyszeć. No tak, żeby sobie to tłumaczyć w głowę. Ale to, głowie, ale po to prostu, też no. było dla mnie. I to mówię ci teraz serio, z perspektywy czasu. No ja rozumiem. To było dla mnie okej. Okay. Kumam, ale, ale nie I dostałeś, my... rozumiem, takiej I... odpowiedzi. Nie wiesz do dzisiaj, dlaczego, nie co było głównym. Może ty wiesz, może mi powiesz. Nie nie wiem, mnie wtedy już nie było <laughs> w Plus. Ale wtedy nie było w Ale chodzi o to, że czasami w życiu nie wiemy, jaka decyzja będzie dla nas dobra. My chcielibyśmy się trzymać, to co Ci powiedziałem, jesteś mm -hmm. trenerem, zarabiasz pieniądze, no, by byłbym trenerem, zacząłbym trenować, nie wiem, zarabiam 20, 30, 40 mm -hmm. tysięcy miesięcznie i nagle weź z tego zrezygnuj, przyzwyczajasz się do czegoś, nie masz innej opcji powiedzmy, tak. jeżeli ktoś by nie miał innej opcji, no to trzymasz się tego i tak jest, i tak idziesz, ten czas mija, nawet nie masz zamiaru się zastanowić, czy idziesz w dobrym kierunku. Czy wydaje Ci się to zdanie, że to jest dla Ciebie dobre, a w konsekwencji okazuje się to być może nie najlepsze? Mhm. I, I tak jest. Czasami załamujemy się, że nie wiem, tracimy pracę, coś tracimy, coś nam ucieka, a w konsekwencji może się to okazać, że nagle znajdujemy jakąś inną opcję, lepszą, i to nie jest powiedziane, że nie będziemy bardziej szczęśliwi za chwilę. A jesteś bardziej szczęśliwy niż w latach kanałowych? Ja dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli chciałbym więcej komentować meczów, bo zdecydowanie za mało komentuję meczów. Mm. Jest jakaś hierarchia w TVP Sport i, i ja tych meczów za mało komentuję dla siebie, tak uważam, że znaczy inaczej, tak bym chciał, chciałbym więcej, ale, ale wiadomo, że no jest jakaś no tam też hierarchia. nie ma tych nie ma też tylu spotkań w TVP Sportu bo ale jest w jest Plus. hierarchia i, i, i oczywiście tak jest, ale Yy, ja w kanale Plus, żeby była jasność, nauczyłem się najwięcej. Yy, ja przychodząc do, yy, do TVP nie bałem się niczego. Czy to będzie takie studio, czy to będzie inne studio. Ja wszystkiego nauczyłem się w kanale Plus. Yy, I to kanałowi zawdzięczam, bo bez tego ja bym sobie w TVP nie poradził. Mhm. Marek Kolnikowski dyrektor... Yy, TVP Sport powiedział, nie wiedział, czy ja sobie poradzę. Ja sobie myślę, ale dlaczego nie wiedział, czy sobie poradzę? Dlaczego miałem się nie poradzić? Nie, tak ja sobie tak myślałem, nie. Przychodziłem różne szczeble, tak naprawdę, różne wyzwania były. Nie było reprezentacji polskiej, ale, ale Liga mistrzów była. To są też jak gdyby mecze bardzo ważne i, i kanałowi plus zawdzięczam bardzo dużo. Można powiedzieć, że prawie wszystko, bo gdyby nie Kanał Plus, na pewno nie pojechałbym na Mistrzostwa Europy, na Mistrzostwa Świata, a to sobie cenię chyba najwyżej. Słuchaj, mamy kogoś na linii i to już chyba takie dobre 15 minut, jak nie więcej. Także no, 15, 15. Przepraszamy Ciebie, ale widzisz, no ciekawe wątki tutaj Kanał Plus, mam nadzieję, że też słuchaj z uwagą. Kto jest z nami? Halo, cześć i, i dawaj Markie do Kasia z Warszawy, Cześć, 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 hej. Warszawy. cześć. Cieszę się, że się dozwoniłem, bo ostatnio jak w smoku prowadziłeś właśnie tutaj z tym z Małyszem program. No to miałem niemiłą sytuację, że się dodzwoniłem. Aha. Czekałem na linii właśnie tak jak teraz i mnie wywalono. Potem oddzwoniłem i pani dyspozytorka, jak usłyszała, że powiedziałem, że mnie wyrzucono, to się ze mną rozłączyła tak troszeczkę hamską. Dyspozytorka, myślę, u nas... wysił... ale u nas nie ma dyspozytorki od odbierania telefonów. No osoba, Dziewczyn? która jak odbiera pierwsza, to wtedy mówi, żeby poczekać, żeby wyłączyć wszystkie. Urządzenia i tak dalej. To nie wiem, czy to pani, czy, czy pan. Tak no. powiedziałem po prostu duchowo. No. Słuchaj, no nie wiem, ja siedzę tu, no. nie tam, więc trudno, mi, trudno okay. mi się do tego w żaden sposób nie, nie odniosę, bo okay. przykro. Mi. No ale jesteś z nami teraz, także dawaj. Dokładnie, mam pytanie do ciebie, smoku. Mhm. E, jak myślisz, e, czy dałoby rady, żebyście zaprosili na przykład kiedyś mameda? Halidowa? Tak. Tak, na pewno. Na pewno Tylko mameda to Mameda, albo na przykład. Na przykład kogoś takiego jak, yy, na przykład, nie wiem, Magda Gester albo kogoś, właśnie też, też troszeczkę, nie wiem, na przykład z kulinariów kogoś. No wiesz, ja to ja w kulinaria jestem słaby. Kazek jest ja mega. Mogę go, ja mogę yy, coś z, ugotować. Ja to... wiem, Kazek i jego Jola to są ludzie, którzy nie wychodzą z kuchni, uwielbiają to. Nie, Jolka teraz zajęła się ciastami, ja Dobra, gotuję w domu. Ty gotujesz w domu? Tak, najczęściej. Z sukcesami? Jak czy? impreza jest super, to ja. Więc posłuchaj, Kaziu poprowadzi hate park z Magdą Gessler, ponieważ ja prawdopodobnie o. jestem w stanie nawet przypalić gotującą się wodę. I to super. No. no bo nie chcesz I się to nauczyć. Ale posłuchaj, no każdy ma jakieś tam... No tak, wiecie. ale nie chcesz się nauczyć no po prostu. No nie chcę, nie chcę. I to cię nie cieszy. A nie mnie cieszy. cieszy. Przygotowanie ja dobrej kolacji. Ja Mam profesjonalne urządzenie... Jasno, sobie metodę metodę sous vide i, i tak naprawdę. A, jest... a ja też sobie kupiłem to, taką maszynę do sous vide i nawet no. zrobiłem kilka steków. No to widzisz, no to. to no. Możemy I były zrobić. bardzo pyszne. Tak, ale słuchaj, a propos jeszcze, Mameda Halidowa, chcę ci powiedzieć, bo tutaj mi podpowiedział mm -hmm. Misiek na ucho nasz wydawca, mm -hmm. że 24 lutego jest KSW e, tak. Epic, i wtedy wiele wskazuje na to, ale nie mogę tego, wiesz, żebyś mnie potem nie, nie ścigał mm -hmm. za to, że. No. Bardziej po. Bardziej po tej gali KSW, że będziemy próbowali się z Mamedem spotkać tutaj w naszym studiu. No super. No to fajnie. A można poprosić o jakąś koszulkę z autografem? No, ale... Mameda, czy, czy, czy Kaska, czy co? Mameda. Mameda. Posłuchaj, no, jakby ci to powiedzieć. Mogę ci to obiecać, jako, że do tego czasu mi nie tak dużo czasu, to nie będziesz miał jak mnie ścignąć. No jak teraz ci mogę to powiedzieć? No nie wiem, no jak przyjdzie, to zadzwoń, to może dostaniesz. Dzwonić z Warszawy z Warszawy. No to podjedziesz wtedy, jak będziesz wiedział, że jest z Mamedem e, Hate Park, to sobie podjedziesz pod nasze studio, Konstruktorska 13, na, na 100% Mamed ci podpisze wtedy. Nie widzę okay. przeszkód. No. Dobra, Spoko? To, to, to się przypomnę, Max z Warszawy. Dobra, trzymaj się. Super, dzięki. Na Trzymajcie razie. Się też. Bardzo, bardzo nam miło, że, e, że z nami byłeś. E, opowiedz mi, mój drogi, o tym, już powiedzieliśmy o komentatorstwie, o tym, że niczego się nie boisz. A była taka sytuacja, taka historia, kiedy musiałeś zostać komentatorską jedynką. Nie dwójką. Pamiętasz ten przypadek? To ja ci go przypomnę zaraz. Nie pamiętam. Na pewno pamiętasz, bo był to jeden z twoich najbardziej traumatycznych w życiu przypadków. Żeby nie było jedynka i dwójka, No to zazwyczaj jest tak, że powiedzmy, dziennikarz wykwalifikowany bądź nie, tak jak ja, jest tym prowadzącym, tym, który mówi, dzień dobry, państwu. Tego, tego, śmego i owego, jesteśmy na tym stadionie i tak dalej, no a Kazek jest tym dopowiadaczem, czyli dwójką. A któregoś razu komentowałeś mecz z tak zwanej dziupli komentatorskiej, czyli ze studia, kanału Plus, razem z Edziem Durdą. Edzio wyszedł zajarać fajka w przerwie tak, było i co, nie wrócił. było coś takiego. I nie wrócił i... Nie pamiętasz? Było, było, było. Możesz pamięć widzę dobrą, ale krótko. Nie, nie, było, było coś, tylko nie pamiętam w tym momencie, jak to się skończyło. bo było to tak, że ty siedzisz sam w tej dziupni. Ale to było po przerwie. Jest powrót, tak, jest powrót po przerwie. Po przerwie jest łatwiej. I po przerwie wracają na komentarz i tobie dźwiękowiec powiedział, jesteście już, gadaj. I ty, dzień dobry państwu. Nie, dzień dobry już nie było. Ale zacząłeś tak na ten? Pojechałeś? Wiesz co, Edziu, zaraz przyszedł z tego, co wiem, Ale natomiast to, co mówisz, to faktycznie byłoby to dla mnie przeżycie, jeżeli zaczynamy mecz na przykład i nie ty ma musisz... komentatora ja bym sobie nie dał rady. To teraz się mówi: nie dałbym sobie rady tak naprawdę wejść, to jest dla mnie trudne, to trzeba się tego nauczyć. Ja nigdy nie próbowałem nawet tego robić w domu, żeby wejść samemu, to, to było dla mnie faktycznie przeżycie, pewnie tętno miałbym 200%. I nie wiem, jak bym to zrobił, pewnie bym się skompromitował, ale za to właśnie was podziwiam. Jeżeli wchodzisz i tak dalej, to to jest fajne. To jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby ten mecz już się zaczął, żeby żeby nie czekać, żeby, nie, 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 to jest wtedy fajne. Dla mnie oczywiście jest łatwiej, bo ja mówię, co widzę, to komentator mm. musi ciągnąć tak naprawdę ale robotę. Ale wtedy musiałeś, wtedy zrobić całe entrée dru do drugiej połowy, ale jednak, że tu ale jest to, wynik taki, taki, wiesz, że grają ci to, to, to ci. To trochę łatwiej, że tam gramy, Ja powiem ci tak, jak mi to tam. wtedy opowiadałeś, no. zaraz na dnia tak, nie mówisz, tak, Smoku, tak. jak ja się stresowałem i nie wiedziałem, co ja mam mówić, Edek zaraz przyszedł. To jest, no to jest dyskomfort, to jest coś, co cię Trochę wyprowadza z, z, z równowagi, że tak powiem. Jakie ty masz jeszcze, słuchaj mi, ja wiem, że o marzeniach jest mówić niezręcznie, bo jak to mówią, powiedz panu, powiedz o swoich marzeniach, to co byś chciał zrobić, to pan Bóg się z ciebie będzie śmiać. Ale czy masz jakieś takie marzenia do zrealizowania, które chciałbyś jeszcze zrobić w swoim zawodowym, prywatnym życiu? No i po prostu wiesz, że jesteś jeszcze w takim wieku, że stać się na to, bo jesteś jeszcze w pełni siły facetem. Czy znaczy, mam bardzo dużo. Myśli i projektów, które realizuję. Jedne lepiej, drugie gorzej. Czasami żona mi wypomina, można było zrobić lepiej, to można było zrobić jeszcze lepiej. Natomiast ja się realizuję. Najważniejszą dla mnie rzeczą są projekty. Czyli na przykład coś sobie myślę, że coś zrobię, to realizuję i chciałem się sprawdzić ogólnie w biznesie. Tak jak robię to od iluś tam lat, uwielbiam nieruchomości. Z, zająłem się tym właściwie, właściwie zajęłem się nieruchomościami w wieku 15 lat w głowie tak naprawdę ja pamiętam że a to tego nie wiedziałem. 15 nie wiem. teraz się zajęłem to oczywiście z co się zajęłem no to ja chyba mam to że z tego że mama chciała bardzo moja mama umarła w wieku 17 lat w wieku 15 lat Yy, zachorowała, więc tak naprawdę to było moje traumatyczne przeżycie. ale znaczy zra... wtedy, kiedy Ty miałeś 15 lat? Yy... Mama zachorowała, 17 yy, yy, yy. lat, jak mama umarła. Nie? Ojciec umarł, jak miałem 26, więc szybko yy -y. straciłem rodziców. Ale w moim dzieciństwie i tej młodości toczyły się cały czas takie batalie, bo były trzy działki, było czworo rodzeństwa i kto się buduje i tak dalej. Moja mama bardzo chciała się budować. Ja cały czas słyszałem o tej budowie domu i tak dalej. Yy, Mieszkaliśmy w takim drewnianym domu z dziadkami. Tam były dwa pokoje, u nas dwa unik, wspólna kuchnia, łazienka, i mama chciała gdyby pójść na swoje, żeby ten dom wybudować. Kiedyś swoim sposobem się budowało, ktoś tam pomagał, brało się jakieś takie kredyty, sąsiad gdzieś tam. I ja cały czas miałem taką traumę, dlaczego my się nie budujemy? nie? I tak dalej. I Ja mówię, nie. Najważniejszą rzeczą w życiu. Jak zaczęgać piłkę, będzie wybudowanie domu. Ja ten dom tam wybudowałem w tym piłkoraju, tam gdzie mieszkaliśmy, bo dziadziem mi tę działkę w końcu dał. No i, później, I tak to się zaczęło, że ja zrobiłem coś z niczego. Tam nic nie było, pusta działka, i ja tam potrafiłem w wieku 22 lat zbudować dom. Zbudować dom. Mhm. I poczułem się pewniej, że ja to dałem radę zrobić. Nie? To jak gdyby ten dom miał być, że, że ojciec będzie mieszkał i tak dalej, w stanie surowym. Stał chyba ze 3 lata, 4, sprzedałem ten dom. Później budowałem drugi w Krakowie, znaczy budowałem coś tam jeszcze innego, jakieś tam mieszkania i tak dalej. I ja poczułem się, że ja mogę robić te rzeczy. I, mm -hmm. I to mam do tej pory, że to mnie elektryzuje, to mnie nakręca. Tak samo jak kiedyś grałem w piłkę, chciałem grać w reprezentacji. Dzisiaj robiąc biznes, też chcę e, grać w reprezentacji. Takim hmm. czy innym zestawieniu. Hmm. I to mnie też na, nakręca. Ja mam pomysł, ja się tym nakręcam, za chwilę może to od, odejść, odpalić, ale ta wizja yy, tego, że coś robisz, to, to że masz jakieś wyobrażenie, myślę, że to się napędza. A też Macie... coś takiego, jak takie, na przykład komentujesz mecz, masz coś innego, jakąś odskocznię. Czy nawet tutaj masz biznes i masz odskocznię do komentowania? Ja to wiem. jakieś takie. Mm, Yy, nie jesteś tylko skoncentrowany na jednym, nie myślisz o tej piłce, czy, czy tylko o tym biznesie, tylko masz inną grupę odniesienia. Hmm kiedyś fajną rzecz powiedział mi Mirek Waligura. Spotkaliśmy się jego córka, świetnie gra to w tenisa, w reprezentacji Belgii. No tak, Belgii, tak, tak, tak. Ona gra I w juniorskich wielkich szlemach. Tak. Mhm. I on jej powiedział taką ciekawą <küh> historię, że mówi, słuchaj, tam jest coś takiego, że nie można tylko uprawiać jako młodzik jednej dyscypliny sportu. Ty musisz mieć inną, mieć inną grupę odniesienia. Tutaj się pokłócisz, tu coś ci nie pójdzie, tu nagle się wypalisz, idziesz do drugiej grupy. I tam nagle yy, to, co tam się złego stało, tu ci nie dotyczy. I to są też fajne rzeczy. Tak samo jak w pracy. Mm -hmm. no, 90% ludzi pracuje, koncentruje się na jednej rzeczy. Oczywiście, z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to jest dobre, ale fajnie, jak masz jakąś odskocznię. Masz też coś innego do robienia, i yy, ja się tego trzymam. To, to nie to, że ja to chciałem zrobić, bo myślałem, że tak będzie i tak dalej. Po prostu tak było i, i tak jest ok. Kaziu, a ty masz tyle energii w sobie. Czy tobie przy, zdarzyło się. A czy ty, zdarza ci się mieć słomiany zapał do czegoś, że do czegoś się tak bardzo nakręcasz po swojemu, a jednak się okazuje, że nie, to nie dla mnie. Innymi słowy, czy na przykład przydarzyło ci się e, przeżyć, jak to w, u ludzi w naszym wieku, no powiedzmy sobie, już w, w słusznym wieku, no jednak taki syndrom wypalenia zawodowego, że jednak na zasadzie prr, nie, no nie mam już. Do tego to już nie mam siły i nie mam zdrowia. Znaczy, jeżeli chodzi o, 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 te, o te rzeczy, to nie. Natomiast wspomniany ja zapach, czasami coś zaczynam robić. Kiedyś pamiętam odkurzacz. Chciałem zreperować, sam zostawiam go, mówię, nie, nie dam rady. <grym> ale, ale mam na przykład coś takiego, że ostatnio Aha, fajnego zrobiłem, że, że mam takie skoki, że chcę coś zrobić sam. Na przykład kogoś tam zamówiłem Speca od przepchania w kawiarni, bo dziewczyny otwarły. Kawiarni byłeś jeszcze nie u, u moich dziewczyn w kawiarni, a, a naprawdę jak w tylko będziesz, to. Tak. Ale to twoja Jola? Tak, tak, ta. z dziewczynami. Okay. I, z córami? Y, tak. I hmm. za, zapchał się od. Y, syfon się taki zapchał. Za, za, za hydraulik wziąłem serwisanta. Wziąłem serwisanta Mój kurde, nie, to trzeba tam to kolanko, bo jest za nisko i tak dalej. Mówi, nie, musi się to dać. Nie? I zrobiłem to siedziałem do dziesiątej w nocy, miałem satysfakcję. Naprawdę? Satysfakcję miałem, że to zrobiłem, że sam zrobiłem, że dałem radę, że, że mówię tak, że jestem tam jako serwisant czasami i na zmywaku pomagam jak trzeba. Natomiast wypalenie no, w pracy, jeżeli inaczej, ja lubię, tak jak ci powiedziałem, to co robię mhm. na, na co dzień i też lubię komentować mecze. Yy, I jeżeli, tak jak ci powiedziałem, miałem taką... Yy, tak, taką yy, zagwozdkę, że, że ja się powtarzam, że robię to długo mhm. i sobie przygotowywałem już, nawet z kanałem, jak będę pracował następne 5 lat. Tam, mówię, Wiesz, co? Chciałbym tam kiedyś porozmawiać, żebym tych yy, nie co tydzień, tylko na, na przykład co dwa tygodnie, żebym sobie yy, poszedł. Ja, mówię, ja tego nie dam rady, już tak yy, robić cyklicznie, bo to może troszeczkę męczyć. A dzisiaj nie, dzisiaj. Jak, jak dzisiaj bym na przykład nie komentował meczu, TFOPy yy, mówi, słuchaj, dobra, mamy tu ekspertów, mam się z ekspertami, nie ma problemu, trochę by było tego szkoda. Trochę, mm -hmm. trochę bym był taki, yy, bym no kurde, montował. komentowałbym coś mm -hmm. od czasu do czasu. Na no, gdzieś bym pojechał, fajnie, co, 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 co prawda, no tak jak mówię, trochę mam tego za mało, trochę czuję niedosyt, ale, ale no, jak jestem zaproszony? To się cieszy. Odbierzmy telefon 486 65 56 i dochodzi 21 i... Eee, ja A tak, 21 23. Kto z nami? Halo. Witam. Łukasz z Krakowa z tej strony. O, proszę bardzo. Cześć. Kolejny raz Kraków. Cześć. Cześć. Cześć Smoku. Cześć Kazek. Mam pytanie do naszego gościa dotyczące biografii Janusza Filipiaka. Kazek, czy miałeś okazję ją czytać, albo czy przynajmniej znasz wątek dotyczący historii, której jesteś głównym bohaterem? Znaczy wątek historii, znaczy nie czytałem w ogóle, ale Ale wiesz, o tej wiesz, która to jest książka taka z bardzo charakterystyczną okładką, gdzie między m.in. No, świętej pamięci już Janusz Filipiak jest na obrazie, namalowany, mm -mm. wokół Widziałem ją chyba, więc... mm -hmm. ale nie miałem jej, ja, nie nie, nie miałem jej mm -hmm. w rękach, także e... to, to chciałem krótko opowiedzieć o tej historii. Ciekawy jestem twojej perspektywy, jak to wyglądało. Mianowicie to jest wątek przytaczany przez Filipiaka, a propos awansu Krakowi w momencie celebracji, pojawił się taki, taki opis sytuacji, że postanowiłeś wykorzystać tą sytuację, żeby wynegocjować lepszą premię, żeby to nie była wersja brutto, tylko netto. E, I to był warunek tego, żeby w ogóle świętować tam na balkonie Wierzynka. No i tam pada też takie... E, podobno Popercu się bardzo denerwował no i tutaj powiedział podobno na twoją właśnie taką silną też negocjacyjną e, dalej e, formę e, argumentacji. Użył takiego słowa, no, Czytaczam po prostu, wypierdalaj. Więc czy ta historia faktycznie tak wyglądała? Czy mógłbyś powiedzieć, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? A byłeś swoim menadżerem, bo jak już ustaliliśmy menadżera, maślankę miałeś tylko w przypadku tej, tak, tak, tego tak. angielskiego wątku. Nie mhm. czytałem tego, więc ciężko mi się to, co ty, ty powiedziałeś. Ja ci powiem swoją wersję, jak to było. Oczywiście, Pan Filipak umarł, więc nie odniesie się. W ogóle, żeby jasność. Nigdy nie powiedziałem o sprawie, o konflikcie z profesorem Filipiakiem. Byłem pytany, nigdy nic nie powiedziałem i teraz też nie powiem. Powiem tylko, jak to było. To było na zasadzie takiej, że siedzimy w szatni, mieliśmy tam jakiś mecz, koniec sezonu. Koło mnie siedzi, pamiętam, Marek Baster, tutaj jeszcze jakiś tam kolega i tak dalej. Ja przyszedłem na, do Krakowi na warunkach gwiazdorskich. Tak, powiem nieskromnie, biorąc pod uwagę, ile chłopaki zarabiali. No, chłopaki zarabiali po 3000 zł miesięcznie. Premie to było coś, z czego oni żyli. To było to był jeszcze, to było przed awansem. I jeden drugi kolega mówi, kazek, tylko ty możesz to zrobić, zapytaj profesora, bo miała być premia za awans 500 tysięcy, milion złoty. Natomiast okazało się, yy, od wiceprezesa uzyskaliśmy informację, że jest 500 tysięcy złotych. Ja to po prostu chciałem wyjaśnić jako przedstawiciel zespołu i zapytałem o to. Natomiast zostałem sprowadzony na ziemię bardzo szybko i powiedziałem, że dla mnie impreza się skończyła w tym miejscu. Ja na świętowanie do Wierzynka nie idę. I miałem zy w oczach jak na balkonie drużyna się bawiła. A ja siedziałem sobie i piłem drinka obok, bo byłem po prostu no, zdemolowany psychicznie, tak naprawdę. No i później była sytuacja taka w wierzynku. Ja powiedziałem, to jest wasza decyzja do drużyny: co robicie? Dla mnie się to skończyło. Ja wystąpiłem nie dla siebie o pieniądze, tylko dla drużyny. Bo ja miałem dużo wyższy kontrakt niż yy, niż yy, no inni tak naprawdę piłkarze I, i pamiętam, że mnie było wtedy bardzo przykro. To było coś takiego, że ja miałem zy w oczach patrząc na to, jak drużyna się bawi i tak dalej. Ale było I... ci przykro, że co? Że oni, że odwrócili się na pięć od ciebie? Nie, nie. No przykro mi, że ja nie świętuję. Okay. O, o to mhm. chodziło. Natomiast powiedziałem, że dla mnie się kończy, jeżeli chcecie, że was zapraszam do, do klubu jakiegoś i tak dalej. No i tam Część wiem, że zespół połowa była za tym, żeby zostać połowa, żeby pójść. Skończyło się tak, że to chyba pan Filip, jak pomógł, jak nie, to, to, to was żegnam. Mm -hmm. I, I tak to było. I taka jest moja wersja i innej nie ma. <grym> e, dziękujemy ci bardzo za telefon. A propos awansu do ekstraklasy z Krakowią. Teraz uważaj, znalezione w necie. Mm -hmm. Ja nie pamiętałem tej historii już zupełnie. Teraz ci cytuję z gazety z tamtych, z tamtego, mm -hmm. z tamtych czasów. W sezonie 2004-2005. Po powrocie w szeregi ekstraklasy, Kazimierz Węgrzyn zdobył pierwszą bramkę sezonu w meczu za głębie lubin Krakowia 2-5. Ciekawostką jest to, że po zdobyciu tej bramki został ukarany żółtą kartką za zbyt intensywnie okazywaną radość. Mm -hmm. Pamiętasz? Tak, tak, było coś takiego. Co to tak. by. To, to jak chcesz te o tą radość? No nie wiem, co ja mogłem robić. Ja pamiętam, Salta ale to byłeś jeszcze to. piłkarzem GKS Katowice moim zdaniem. Jest taka słynna radość, którą my mieliśmy w kanale tak, mieliśmy to. wielką bekę. Wiem, wiem, że tam te poliszy tak super Do tak, nas tak, super tak. slow tak, 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 tak. Ale to byłeś piłkarzem GKS wtedy jeszcze. To by, Byłem widzewa. A widzewa, tak. Widzewa, widzewa. widzewa. Tak, widzewa. Ale za co ty dostajesz żółtą kartę? Yy, nie wiem, koszulkę może ściągnąłem. To, to jest zbyt intens. A, no, możliwe, tak? No, no monem, tak, monem, tak. Monem to, czyli to było się, no. to. No myślę, że tak, chyba o, tak. Zdarzało ci się, no, wiesz, no. strzelić gola? Ja, ja my sprawdziliśmy, słuchaj, w tej Krakowi to miałeś dwa takie sezony, w jednym strzeliłeś pięć, a w drugim strzeliłeś nawet sześć e, goli. To taka propos tego, co. Przepraszam, w Gieksie, w Gieksie, w Gieksie, w Gieksie, w Gieksie tak. Katowice. Raz Nie, pięć, Gieksie, a raz sześć bramek. W GieKSie tak, jeszcze jeszcze. Miałem, przypomnę ci, miałem. No. A bo ostatnio w Szczecinie, jakbyśmy na, na meczu tam dla Dymka, to... Yy, brat, yy, brat, brat 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 yy, no czekaj no powiedz czy brat to będę bre, e, brat, brat Śląska w Wrocław, który ma najwięcej goli jako obrońca y, strzelonych no w w Wrocław grał no. no, to teraz ładnie że mi ten... no najwięcej przecież... A środkowy obrębca, czy boczny? Środkowy, no kurczę, no przecież yy, znany facet jest. No, no raczej. No i ku, no, kucił się, zaraz sobie przemiemy. No. Yy, I kuciu się ze mną, kto ma więcej strzelonych goli. Okazało się, że. No, i patrz. No, gubno, no że, to on dobra, że, to, że on, czy ty? No, on, no, 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 on ma 38, ja miałem 36. Nie? Celeban. Celeban, no. no celeban, no, jest, no Przecież, no, kto nie strzelał no, bramy? Celeban, celeban, wiadomo, celeban, że. Celeban, no i Celeban jest tak naprawdę najskuteczniejszym. A mm -hmm. ja mówię tak, słuchaj, jakby by Celeban jeszcze grał do mnie waru, czy już nie, że waru nie było? Ja mówię, słuchaj, jakbym był war, to ja bym strzelił 60. No, mówię. <laughs> <laughs> A on mówi, no wiesz co, może faktycznie. E, Kaziu. Czy jest jakiś mecz, który chciałbyś skomentować jeszcze raz? Że pamiętasz go jako, nie wiem, takie swoje największe wydarzenie komentatorskie? Bo ja mam taki mecz. Czy wiem, że po prostu zrobiło Jak mi się nie? go dobrze? No to jest akurat to ciekawe, nie w czasach kanału Plus, ale w czasach Polsatu trafił mi się niezwykły mecz Manchester City-Tottenham. rewanż ćwierćfinału Ligi Mistrzów, kiedy to naprawdę tam się sytuacja odwracała trzy czy cztery razy. Pep Guardiola, który już sądzi, że jego drużyna awansowała, gol zdobyty, potem nieuznany, Bowar. Guardiola leży na ziemi, Tottenham awansował. To jest ten sezon, kiedy finał był taki sensacyjny: Liverpool Tottenham. Bo ten Tottenham mm -hmm. potem ograł w półfinale Ajax. Jeżeli pamiętasz, to było kilka, lat, kilka sezonów temu. I ja komentowałem ten mecz z Pawłem Golańskim. No i naprawdę nie mogłem zasnąć w nocy, tak do czwartej. E, nie wiem, czy ty komentowałeś, czy twarożek komentował mecz kiedyś Liverpoolu. Ja oglądałem ten mecz z Borussią Dortmund. Dortmund. E, nie pamiętam, twarzy, jak, jaki to był mecz. Ja miałem ciary. A Liverpool Borussia Dortmund. Tak? Na, na 100 procent. Ja Za zazdrosz, po prostu im zazdroszczę. Chciałem być na tym stadionie i komentować ten mecz. To, to jest niesamowite. Mam tak, że oglądam czasami mecze. Mhm. Kurde, ale bym chciał taki mecz skomentować. Nie? Mhm. nie zawsze nie zdarza się taki. Inaczej. Rzadko się zdarzają takie mecze, że kurde, odpływasz. że Nagle odlatujesz, mhm. po meczu siadasz, idziesz na tą kolację, kupujemy Sąc. sobie winko, wracamy jeszcze mhm. do, do niektórych sytuacji. To kocham. To mhm. kocham. To uwielbiam. Uwielbiam coś takiego, że trafić się mecz, wyjedziesz sobie jeszcze fajnie, bo na Liga Mistrzów i... Yy, yy, ale... Taki mecz miałem, bardzo emocjonalny, emocjonujący i przeżywałem, nie wiem skąd to się wzięło. To się wzięło pewnie Albania-Polska. Z Mattim Borkiem komentowałem to. I się dziwnie czułem. Się czułem taki zdenerwowany przed meczem. Nigdy czegoś takiego nie ma. Mogę się czuć, nie wiem, 5 minut, 10 przed wejściem, że, że jesteś trochę yy, zdenerwowany, że yy, yy, czekasz na ten mecz. Natomiast tu chodziłem elektryczny i to było takie uczucie jak grałeś ważny mecz jako piłkarz i tego meczu się tak trochę z mocnym przeciwnikiem. Pierwszy raz miałem coś takiego i ostatni do tej pory taki mecz miałem, oczywiście to się emocjonuje i tak dalej. Ale taki mecz jak z Albanią miałem raz. To było to, yy, Świderski strzelił gola, 1-0 wygraliśmy na wyjeździe i yy, i ten mecz, to te trybuny, takie gorące, ta, ta, ta bliskość tych trybun, że ja się czułem tak naprawdę w centrum wydarzeń. Też jako, jako ten, który był na tym meczu, ten mecz obserwował. I faktycznie ja grałem z drużyną. Tak mi zależało na hmm. tym zwycięstwie. A widzisz, I tego się obawiał pewnie Marek Szkolnikowski, że tej atmosfery nie znasz. Yy... Bo w kanale nie zdarzało się komentować reprezentacji polskiej. I, I może tak, może tak. Ale to jest, to jest fajne. to... To myślę, że to, to ci może jeszcze pociągnąć do tego, mm -hmm. że Ty jesteś taki, bym powiedział, wchodzisz w ten mecz. Nie? To tak mm -hmm. samo jak piosenka, wchodzi w piosenkę. I tak naprawdę eksperci potrafią powiedzieć, czy, czy on ją zaśpiewał, czy on po prostu w tej piosence był, czy ona była w, z nim, bo może oryginał wyglądać trochę inaczej, niż śpiewa ktoś, powiedzmy, tą piosenkę, e, jako ten, który poprawnie zaśpiewa, ale nie ma tego, tego, te, tego czegoś, tej głębi i tego wnętrza. A ty akurat jesteś ekspertem od piosenek. Twoja córa ciągle jeszcze, jeszcze śpiewa? Jak to Wiesz jest? co, śpiewa, uważam, że, że dobrze śpiewa, ale, ale miała dużo prób. Ona się chciała dostać do szkoły aktorskiej, wokalno-aktorskiej. Była tu zresztą w Warszawie, wokół, ale się za bardzo nie spodobało więc zjechała jak gdyby do Krakowa. Natomiast jeżeli chodzi o a aktorstwo i tak dalej, to nie wiem, czy będzie próbowała w przyszłym roku. Natomiast była kilka razy w finale. Uważam, że jest dobra. Ja jej powiedziałem: Słuchaj, mówię, jak coś bardzo chcesz, to, to, to będziesz to miał. To jest trudna rzecz. Natomiast mówię: Wiesz co? Piłkarz, ja też musiałem walczyć o to, że żeby... Natomiast piłkarz ma tyle łatwiej, że jak będzie chciał bardzo, to może grać w okręgówce, w trzeciej lidze, w drugiej mhm. lidze, czy w ekstraklasie, czy w repentacji. Z aktorstwem jest ciężko. Mhm. Wybraj sobie i postawiłeś poprzeczkę bardzo wysoko próbuj, od Ciebie wszystko zależy. Kto z nami? Halo, 486 65 56. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Damian, Damian chełm -Śląski. Ja mam takie pytanko. W zasadzie w sumie myślę, że obaj panowie możecie się odnieść. Mianowicie ogólnie mam wrażenie, że wśród piłkarzy panuje taka zasada, że jeżeli nie grałeś w piłkę, to się nie znasz i się nie wypowiadaj, tak? Oczywiście najczęściej ta zasada ma zastosowanie wtedy, kiedy krytykuje się piłkarza, no bo o piłkarzu można mówić albo dobrze, a jak mówisz źle, no to nie znasz się na piłce, bo nie grałeś w piłkę. I tutaj pytanie do, do, do pana Kazimierza. No bo. Trochę meczów pan zagrał, ale też bardzo dużo meczów pan skomentował, dużo pan widział. I czy zdarzyło się panu coś takiego, że rozmawiał pan z jakimś dziennikarzem, ekspertem i miał pan w głowie coś takiego, Jezu, skąd on to wie? I nie chodzi mi o taką wiedzę typu, że ktoś jest w stanie przytoczyć, że ten zawodnik trzy sezony temu miał tyle bramek, tyle asyst, miał różowe sznurówki. Tylko taką wiedzę powiedzmy, taktyczną, boiskową, że, że zastanawiał się pan, wow, nawet ja tego nie wiedziałem, czy że, że ktoś po prostu miał taki, taki przegląd pola, przegląd meczu. No i też może do, do pana Tomka pytanie jakby z drugiej strony, że. No Kuma, rozmawiał pan ja znam tam ja odpowiedź, ja znam odpowiedź na twoje pytanie. Że Eksperci po prostu... to są tymi ekspertami, żeby właśnie wiedzieć od nas więcej. Ja mam bardzo duży szacunek do moich ekspertów, bo to ja od nich się dowiadywałem bardzo wiele o piłce, a nie odwrotnie. Od czego innego tutaj jesteśmy? Taka jest moja wersja <laughs> tych Wiesz datach. co? Ja ci powiem tak. Ja mam mm, y, taką wersję, że y, no powinien jeżeli ktoś się wypowiada na tematy taktyczne i tak dalej, to łatwiej mu zająć stanowisko, jeżeli on grał obojętnie na jakim poziomie. Czy to jest poziom klasy okręgowej, czy wyższej klasy rozrywkowej? Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja rozmawiałem mm, z ludźmi, którzy wydawałoby się osiągnęli bardzo dużo w piłce, natomiast moim zdaniem często. Nie rozumieją tej gry. Zgadzałem się z ludźmi. Pamiętam, kiedyś taki mecz był mm, Lech Legia. I, I w jednym z, z lokali przy, przy dworcu spotkałem ludzi. Akurat oni przyjechali na, na mecz sobie obserwować. Właśnie z jakiegoś poziomu trzecia liga, czy tam nawet klasa okręgowa. Ja mówię, słuchajcie, top. Mhm. Ja tak samo ten mecz widziałem i mało tego. Oni mi dopowiadali, ja mówię, faktycznie tak było. Mhm. To byli eksperci. To byli eksperci. Nie ma znaczenia dla mnie, czy ekspertem jest piłkarz, który ma. 100 metrów reprezentacji, 200-500 z punktu widzenia yy, fachowości. Jeżeli byście zatrudnili, jeżeli telewizje by zatrudniały ludzi, yy którzy naprawdę źle... Nie ma tego znaczenia, że, że ktoś grał... Łatwiej jest oczywiście, bo, bo nazwisko, bo osoba rozpoznawalna. Łatwiej takiego eksperta pewnie wziąć. Natomiast jest wiele ludzi, pewnie, którzy są przed odbiornikami, oglądają to. Mówią, nie, ja się z nim nie zgadzam. I być może ma rację. Tutaj nie ma dla mnie takiego znaczenia, bo ja rozmawiałem z wieloma osobami grającymi na niższym poziomie rozgrywkowym. Naprawdę mają wielką wiedzę. Mhm. Wielką wiedzę. Tylko... To jest tak, że no ktoś grał w piłkę, to pewnie jest lepszy. Nie. Jest coś takiego, jak też umiejętność mm, czytania gry, to co powiedziałeś. Tak. To jest coś albo to masz, albo tego nie masz. Tak. To, 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 to zauważasz, to, 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 to od razu widać, tak naprawdę, do tego naprawdę nie trzeba meczu no tak, w reprezentacji, tak. albo grać w lidze angielskiej, i, bo podejrzewam, że tam jest wielu piłkarzy, którzy nie sprawdziliby się jako eksperci, bo po prostu tej Kaziu, wizji zdarzyło, nie mają. A zdarzyło się w drugą stronę, że zostałeś skrytykowany, a nawet pójdę dalej przez Twoich kolegów po fachu, czyli piłkarzy, mhm. komentując ich mecze, albo kibiców, mhm. którzy mówią. Co on tam gada, ten Węgrzyn, drewniany był, środkowy obrońca, tu się będzie mądrzył. Mm -hmm. Jak może, wiesz, bo to jest taki częsty zarzut, mm -hmm. bardzo często pojawiający się w internecie. E, kurwa, chuja wie jak on może komentować mecze Ronaldo czy Messiego, mm -hmm. skoro on grał w Wiśle, GKS-ie czy tak, Krakowi, tak, wiesz. Tak, tak. No. tak no, no tak jest. I e, ja myślę, że m, ktoś, kto obiektywnie, bo mm -hmm. nie mamy... Tak naprawdę kibica takiego obiektywnego. Ja kiedyś pamiętam, napisałem ci SMS-a po jakimś programie reprezentacji polskiej, miałeś tutaj jak gdyby gości, którzy dzwonili do ciebie i nagle tak. ja byłem na tym meczu, jak słuchałem ludzi opiniujących ten mecz, o... To, to nie było tak, jak ja to widziałem, i to było zupełnie skrajne tak naprawdę. Wobec tego, co mówiłeś? Wobec tego co, co, ja, co, co ja wiedziałem, co, co wszyscy tak naprawdę większość widziałem. Więc różni ludzie, gdzie oglądają, różne mają jak gdyby opinie na temat jakiegoś meczu. I to mhm. z jednej strony to jest fajne, można podyskutować. I jeżeli na przykład mielibyśmy dyskutować, to ja przekonam, chciałbym przekonać się do, do swoich racji, że jednak to, co mówiłem, to, yy, to było tak. Ale ty z kolei możesz mnie przekonać, że jednak nie miałem racji. Zaraz ci jeszcze dopytam o jedną rzecz, ale chyba jeszcze jesteś nasz drugi widzu na, na Łączach. Nie, już, już ciebie nie ma. To ciebie dopytam. Czy jakiś zawodnik obraził się na ciebie za komentarz wobec swojej osoby? Myślę, że się pewnie. Dotknięty? Myślę, że pewnie wielu takich było, bo to, to, to człowiek czasami Ale to taki, który ci się... powiedział potem, że gazek albo zadzwonił. Kiedyś, kiedyś, kiedyś miałem spotkanie przypadkowe dosyć z jednym z trenerów, uh -huh. który nie zgodził się z moją opinią na temat meczu. Hmm. Stanęliśmy, porozmawialiśmy kilkanaście minut i myślę, że go trochę przekonałem. Do tego, hmm. że yy, dlaczego tak mówiłem. I, I rozeszliśmy się, myślę, sympatycznie. A masz wrogów w świecie piłki? Tak. Nie wiem, nie wiem. Ja, mm -hmm. ja nie. No to właśnie pytam, czy wiesz o, czy, czy wiesz o takich, o których masz? Nie, nie, nie wiem, hmm. nie wiem. Mam na no pewno... Hmm. Tak jak w życiu. Część ludzi Cię toleruje, część lubi, a część po prostu no, nie, nie akceptuje tego, co, co robisz, co mówisz, być może. Ale mm, ja osobiście nie doświadczyłem tego, żeby ktoś mi powiedział, wyrzucił. No to też jest tak, że ja jako piłkarz też grałem, no nie, 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 nie komentowaliśmy mecze, nie powiedziałem, że ci smoku pierdzielisz i tak dalej. To jest jakiś respekt i tak dalej. Komentujesz, to mogłoby być źle wyglądać, na przyszłość, nawet czasami no tak. jak... Mógłbym ci wyłączyć mikrofon. <grym>, mógł, mógł, tak. Nie, nie, mówię <grym>, jako piłkarz <grym>, kiedyś, a, marzyłeś, okay, bo, bo, bo wiesz, ty, no tak, ty, tak, ty tak. wchodziłeś na Murawę, tak poznaliśmy tak, się, że ty tak. praktycznie znałeś wszystkich piłkarzy. Tak. Tak Zresztą, było. jak potrzebuję jakiś telefon, bym potrzebował do kogoś, to, to właśnie ja gdzie dzwonić. Nie? <grym> Kaziu, a co ty miałeś do Patryka Małeckiego? Bo był taki czas, i daję Ci słowo honoru, ja wiem, że na pewno nie jesteś w stanie sobie tego zapamiętać, ale był taki czas, kiedy komentowałeś Mistrz Wisły Kraków. Moim zdaniem to była jeszcze, to była Wisła Maskanta, <grym> wtedy, kiedy oni sięgają po tytuł Mistrza Kraju. I ty upatrzyłeś sobie Patryka Małeckiego, i to było tak. Patryk Małecki gra na prawej stronie. Idzie akcja lewą stroną, i to potem wiesz, jakaś akcja lewą stroną, wiesz, wrzutka w pole karne, tam napastnik jakiś zamyka, strzela, gękow, nieważne. I potem pokazują powtórkę, akcja w ogóle nie przechodzi mm -hmm. przez prawą stronę. I zawsze to było. Ja to spe specjalnie opowiadam mm -hmm. o tym i to było tak. Kazek komentuje tak, nie no ładnie, tutaj, ta wrzutka, tu, gękow, świetnie, ale patrzmy co w tej akcji zrobił Patryk Małecki, gdzie jest Patryk Małecki? I zawsze były odniesienia do Patryka Małeckiego, słowo honoru. Patryk Małecki był, nie był zamieszany w żadną z akcji tam 10, 15, ale zawsze był Patryk Małecki ale w Twoim był, komentarzu. Ale dobra, ale to był, to był każdy mecz, gdzie ten, ja się przyjrzałem do Patryka tak, Małeckiego. Tak, ale nie. To nie było tak, że ty się do niego przypięjesz, że się jakoś do niego wierzy, że się do niego uprzedziłeś. Tylko zawsze zwracałeś uwagę na grę Patryka Małeckiego. Teraz, teraz sobie Czy to tak, jest jakoś tak te, te, nie, u, teraz sobie tak Nie, że pamiętam, no. to był piłkarz, który wydawało się, że ma ogromny potencjał. Okay. Ogromny Czyli potencjał. miałeś oczekiwania wobec niego. Natomiast. Przez to myślę, że nie zrobił kariery, przez to, że u niego myślenie często na boisku nie było takie, jak trzeba było. Jak bieganie. Czyli, czyli jak bieganie. Masz coś takiego. Arsen Wenger powiedział kiedyś, że jak patrzy na piłkarza, to on musi najpierw być. Jeżeli mówimy o materiale na piłkarza, on musi myśleć, on musi mieć dobry komputer. Jeżeli tą piłkę trzeba zagrać, to on zagrywa. Jeżeli To czasami oglądasz mecz. Ja mam tak. Kiedyś oglądałem mecz Real Madrid na żywo, Atletico Madrid, i patrzyłem na to z góry. Ja, ja, ja patrzyłem, jakby to byli, były osoby, że to gra komputer. Ja wiedziałem, gdzie ta piłka zostanie. Inaczej, ta piłka była zagrywana tam, gdzie powinna, gdzie być, powinna być zagrywana. Ja dopiero zobaczyłem, na czym polega inteligencja piłkarza. Mhm. To nie. To nie są przypadkowi goście, którzy grają w tych klubach. On musi szybko myśleć. Ułamek sekundy powoduje to, że ta akcja już nie pójdzie. Ja oglądam czasami mecze. Wydaje się, że to jest takie proste, że, żeby tam zagrać. Na boisku mniej widzisz. Tak, jest to wszystko ściśnięte. Mhm. I on tam zagrywa. Ja mówię, to jest genialne. Mhm. To robił Real Madryt. To nie robił Atletico Madryt. To, to, mhm. to robił Real Madryt. Ja zobaczyłem, mówię, nie, to myślenie... Jednak jest ponad wszystko, Mówię o tym przygotowaniu fizycznym, to Ci pomoże, ale żeby grać w tych najlepszych klubach, musisz mieć tą głowę, musisz mieć to coś, tą reakcję, bez której choćbyś nie wiem, ile, ile kilometrów zrobił, ile ciężarów przerzucił, to jeżeli tego nie będziesz miał, nie będziesz go na tym najwyższym poziomie. Zaraz odbierzemy nasz przedostatni już chyba telefon, ale pociągnę ten wątek, skoro, skoro jest o Patryku Małeckim, czyli piłkarzu, co do którego miałeś duże oczekiwania to chciałbym ciebie zapytać o taką rzecz, e, takie trzy pytanka, które zadałem niedawno Kubie Wawrzyniakowi, wiesz, który tutaj też był e, w hate Parku. Trzej piłkarze, jak nie dasz rady trzech, to trudno. To, 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 co do których się pomyliłeś i zrobili większą karierę, e, niż sądziłeś, że zrobią. Myślę o polskiej Ekstraklasie. Szymański. Który? E, ten, co gra w Fenerbacze. Sebastian. Sebastian, zdecydowanie. Mhm. To nie wiedziałem, że on wyjdzie tak wysoko. Dzisiejsze te opinie, że on może transfer zrobić. To właśnie, że on wie piłkarz technicznie top, lewa noga, 16 metrów, jak karny. Natomiast ta fizyczność jego przerażała mnie, mm -hmm. że on sobie nie poradzi. Mm -hmm. Ja nie wiem, jak on daje radę, w sensie, że on daje radę. Nie wiem, czy zmęczę, nie oglądam go na co dzień. Pewnie mi się to przydało, pewnie już tego nie wypracuję. Jeżeli tego nie wypracował, to już nie będzie, ale... Ale daj radę. I tu się hmm. pomyliłem. Natomiast w drugą stronę, na przykład, wydawało mi się, że Karbownik to będzie takim piłkarzem, hmm. który wyskoczy. Za chwilę to ten gościu pozamiata. Szybki. To jest piłka jest trochę z innej bajki. Z Drybnik, szybkość, myślenia. Właśnie A. tutaj. I też myślałem Kozłowski. Hmm. Że piłkarz młodego pokolenia. Pamiętam taki był yy, człowiek jeszcze z się jeszcze znaliśmy. On, on kręcił te mecze yy, tej młodzieży. Mówi, i te, Kozłowski miał 15 lat. Zobaczysz, jest taki Kozłowski. Zobaczysz, on pozamiata. Mm -hmm. On jeszcze ma taką bezczelność, dobrze rozumiem. On pozamiata. Zamiata, mówi, żołnierze. słuchaj, a mi tam tylko kogoś porównać, do jakiegoś piłkarza. Yy, mówi, ten to jest, ten nic. Zobaczysz Kozłowski. On już się tak wyróżnia. O no nie, to, to będzie top. Na razie tego topu mm -hmm. nie ma. I też mamy, cze, często piłkarze z Polski wyjeżdżają za granicę. Nie grają, nie mówię o, o, o tych dwóch piłkarzach, które mnie, a nie grają jeszcze w reprezentacji. I oni chcą mieć karierę robić za granicą. No, no nie wiem czy inne środowisko, czy to będzie jakiś skok. Natomiast dla mnie, no kurczę, tutaj są większe możliwości, żeby w tym pierwszym zespole naszej Ekstraklasy jest mniejsza konkurencja, słabsi piłkarze, zaistnieć, zagrać, a potem dopiero szukać wyzwania. Bo tam jest większa konkurencja, tam też są juniorzy, tam też są młodzi piłkarze, na których się stawia. Przebić się. Często będzie ciężko i też nie jesteś traktowany tak naprawdę poważnie jako piłkarz, idący, który nie grał w ekstraklasie. No tak. Ten kontrakt jest oczywiście pewnie większy, na początku te pieniądze, ale czasami warto w siebie zainwestować, posiedzieć trochę tutaj, żeby później przeczyć te szlaki i wejść do tej szatni jako pełnoprawny zawodnik, a nie tylko jako ten, który no, będzie tym 30 Nie wiem o czym, nie wiem o kim mówisz konkretnie, ale wygląda mi to, wypisz, wymaluj na historię tego młodego Borysa, chłopaka ze Ślącka, Śląska, Wrocław, Wrocław, tak. którego tak naprawdę nie doczekaliśmy się na poziomie ekstraklasy. Ja jeżeli u Jacka Magiery, u takiego trenera, który naprawdę lubi młodych graczy, on nie zadebiutował, to znaczy, że nie zadebiutował, bo nie ma jeszcze predyspozycji do tego, żeby grać w pierwszym składzie. On wyjeżdża za granicę. Żaden trener nie blokuje tak naprawdę młodego piłkarza. Nawet gdy miał 15 lat, to by go wstawiał na 5 minut, Zwłaszcza żeby tylko taki, poczuła, taki trener, jak atmosferę boiskową. Znamy go znamy doskonale, Jacka Magierę, i wiemy, żeby tak było. Piłkarze, którzy robią aktualnie największe wrażenie na tobie w naszej ekstraklasie, gdybyśmy stworzyć takie szybkie podium. Tak spontanicznie. Kto ci, to, kto, kto ci pojęcia, się podoba? Nie, to powiem ci, że to, 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 to nie wiem, musiałem sobie składy i tak dalej, okay. jak, ale kto no, kto? no, na pewno. No myślę, spontanicznie. że, że wiel, wielką y, tak naprawdę w tym momencie sprawę robi przypomnij, napastnik Śląska Wrocław. No. Ekspozytu. no to jest mhm. piłkarz dla mnie, który y, no, przy magierze nie wiem, odżył. Pamiętam jak początki zaczynał, taki był drewniany. Mhm. To później trochę lepiej, później coraz lepiej. Natomiast yy, no teraz prezentuje się, prezentuje się świetnie. Yy, no, ja myślałem, ja myślałem, to jest też pomyłka, że Jeboch ze śląska jakoś poza miata. Mm -hmm. To będzie piłkarz, który będzie najwyżej wycenianym piłkarzem w Ekstraklasie. Ja prostu na Jebłacha i byłem na meczu lech Fiorentina. Ja mówię, Jeboach do Fiorentiny. Idealnie by się nadawał. To jest gościu, Fiorentina potrafiła stworzyć szybkim atakiem sytuację, gdzie miała 3 na 3 na 20 metrze. Jebach w tym momencie sobie widziałem gościa, który nie ma dwóch piłkarzy przed sobą, czyli gościa, który ewentualnie do niego doskoczy, jest kurującego, to ma 1 na 1. 1 na 1 na 16 metrze, jest tak szybki, hmm. że jakbym zrobił wszystko, piłka już by była dwa razy wyciągana z ja mówię, To jest piłkarz, który 1 na 1 ma taki potencjał. Dzisiaj patrzę w rakowi. Ja przy transferze, jak był dyrektorem sportowym, Brakowie Częstochowa, jeżeli dzisiaj mamy jakieś kwoty i tak, ja nie wiem, on kosztował. Natomiast dwa miliony mi się podpisał, bierzemy go. Mm -hmm. Euro. Dzisiaj przyszedł do, do mnie prezes i bycie <grym> <Później>, słuchaj, <grym> Kazek, zobacz tą kwotę, podpisałeś. Więc piłkarze <grym> tak naprawdę nie wiem, w jednym klubie nie wiem, z czego to wynika. Potrafią cię zaskoczyć, w drugim środowisku się nie, nie spełnią. Też jest coś takiego, że yy, no kupujemy zawodnika z drużyny, która grała z kontrataku, te tak jak grał Jebołach i nagle tutaj jest drużyna, która gra w ataku pozycyjnym. To jest trudność, to jest skala trudności, to jest więcej przeciwników do pokonania. To nie jest tylko ten kontratak i szybki atak, gdzie widzieliśmy Jebołacha. I nagle trzeba trochę szybciej myśleć, przemieszczać się, chociaż wiem, że jest pod kontrolę. Ja dalej w niego wierzę. Ja wiem, że to będzie też piłkarz, który który pomoże Rakowo. No tak, ale na razie wysłał do Częstochowy swojego brata bliźniaka, jeśli chodzi o to, co pokazywał w Śląsku Wrocław, a to, co pokazuje w Rakowie. Ostatni telefon odbierzmy. Halo, kto jest z nami? Potem mamy jeszcze do ciebie serię, serię takich bardziej prywatnych nawet pytań, żeby poznać Kazimierza Węgrzyna trochę jako człowieka. Kto z nami? Halo! Dobry wieczór, Aleksander, dzwonię z Niemiec. Cześć, Aleksander. Witam Katowice. Pięk, witamy, witamy. W Katowice. I, i za Wodnika BKS-a, w szczególności pana Kazimierza. Wodników nam dzisiaj, gdzie się brakuje. E, pytań mam milion, ale zadam dwa. Pierwsze, e, jak pan wspomina świętej pamięci prezesa Mariana Dziurowicza? Wiele legend, wiele, wiele, czasem takich, ta, czasem takich, e, czasem pozytywnych, czasem negatywnych. E, zawsze mówią, że jak tam kupował, nie kupował. E, zawsze mówię, byli lepsi, bo tego mistrzostwa nigdy żeście nie zdobyli. E, e, jak pan go wspomina, jaki to był człowiek, jaki to był względem pana człowiek, Marian Dziurowicz i, i, i co by pan o nim powiedział i, i jakby go pan opisał. Najlepszy prezes, jakiego ja miałem. To jest facet, który nadawał się do tej roli jak nikt inny. On potrafił wzbudzić taki respekt wśród piłkarzy, że jak chodził to była cisza zapalosy sobie papierosa. To był konkretny facet. W szatni zapalał wam papierosa? No, jak rozmawiałeś z nim, tam sobie siedział i tak dalej. Powoli cedził słowa. Natomiast to był gościu, który, który był niesamowity. Ja pamiętam, ja byłem, Nie wyszło mi wtedy właśnie w Leeds United i. Ja byłem trochę taki, nie, jeszcze miałem chyba, rozmawiałem chyba w międzyczasie jeszcze, pan Romanowski zadzwonił do mnie z Legii Warszawa, tam też była jak gdyby opcja i tak byłem trochę załamany, że w tym hutniku zostaje. I yy, zadzwonił do mnie pan Kmita, że Dziurowicz, prezes Dziurowicz dzwonił, że, 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 że porozmawiałem z nim, bo on chce gdzieś tam cię wziąć. No i spotkałem się z nim, aha, przyjechał na rozmowę do hutnika Kraków, no i mówi tak, do, do tych prezesów, którzy tam już czekali na niego, bo wiadomo, respekt przed prezesem Dziurowiczem. Mówi, ja jeszcze tylko 5 minut z piłkarzem chciałem porozmawiać. Widzieliśmy się tam kiedyś oczywiście gdzieś na stadionie i tak dalej. No i mi tak, so jakie są twoje oczekiwania? Ja mówię, tyle i tyle, nie? On mówi, dobra, to nie rozmawialiśmy 5 minut, tylko 5 sekund. No i poszedł na tę rozmowę i mówi, dobra, jesteś wypożyczony, jesteś u mnie w, tam we wtorek czy tam w środę i tak dalej. No i po roku tak, żeby skrócić, bo o prezesie Dziurowiczu to moglibyśmy tu rozmawiać następne 2-3 godziny i też y, byłyby ja ciekawe ja wątki, ale po roku mówi do mnie tak. Mm. Ja mówię, a nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Przepraszam, jesteśmy właśnie w tą, w tą środę, jestem w klubie. A on mówi, słuchaj, no to musimy porozmawiać o kontrakcie. Ja mówię, panie prezesie, no ale przepraszam, my już chyba w żeśmy tego. rozmawiali. Nie, to tylko wstępnie, mów ile chcesz. No i ten, ja mówię, nie no, panie prezesie, no, nie no, tyle powiedziałem i jest OK, nie? No, no dobra, no i tak rok grałem, no i później jak gdyby ten następny rok nie wiadomo było, czy ten Hutnik mnie dalej puści, czy nie, bo tam zapłacił dosyć duże pieniądze, on do mnie, jedyny prezes, jedyny prezes, przez tyle lat grania, powiedział mi, ty już mi się przez ten rok spłaciłeś. To było takie miłe, to było takie mm -hmm. dowartościowanie, że, że nigdy tego nie doświadczyłem w żadnym klubie, bo cały czas każdy y, mówi, na że rzeka, coś tam rzeka. na tam narzeka i tak dalej. To facet, <laughs> to powiedział. zostajesz na drugi rok u mnie i tak dalej. Wykupił mnie i później... Właśnie ten następny kontakt, no to dobra, to o tym kontrakcie porozmawiamy. No i wtedy jak gdyby y, powiedziałem, m, trochę przesadziłeś, nie? i zaksztuciłem się tym papierosem. Tak, <grym> tak. się tym papierosem, ale mój dobra, o grosze nie będziemy się kłócić. Naprawdę? I dał tak, ci to, co chciałeś. Tak, 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 o, to tak. Więc to był prezes Dobre, niesamowity. Dobrze. Gościu, y, który trzymał szatnię i też coś takiego ważnego. Mówiliśmy o Cupiale wcześniej, że to jest gościu, który wierzył w to, co, co mówi, co robi, mm -hmm. angażując swoje pieniądze. To mm, tego, czego myślę w wielu klubach brakuje trochę. Puchary w Katowicach to była świętość. Co roku musiałeś grać w pucharach i on to na każdym kroku podkreślał. I drużyna wiedziała, że oczywiście Ekstraklasa jest bardzo ważna, żeby w tych pucharach grać, bo to są pieniądze dla klubu i te oczekiwania były tak duże, że my byliśmy przeżarci, że my musimy to zrobić. Jak nie, nie, nie zrobimy tych pucharów, to ten dziurowicz nas zabije. To było takie oczekiwanie. Oczekiwanie pracodawcy do pracownika, słuchaj, najważniejsze są puchary. I budzi się rano, o północy co jest najważniejsze, w jakiejś jaka puchary. I to tym, żeśmy przesiąkli i to, to było też, myślę, bardzo ważne, czego w innych klubach, yy, prezesi. No, chcemy grać w puchary, ale to jest takie powiedzenie, chcemy, bez y, takiego akcentu na, na, na to słowo, bo, bo no chcemy, ale jak nie, no to w następnym roku. Mm -hmm, Okej, okay. a tutaj było po prostu ma być i tyle. Tak. No dawaj, jeszcze jedno pytanie, okay. chyba coś o pewnie o liekcę znowu chcesz zapytać. Chyba okay. no, 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 się lat nie zapytam. E czy pan w ogóle śledzi jeszcze GKS Katowice? Czy pan ma jakiś sentyment? Czy jednak ta Wisła jest, jest przed Geksem I, i, I ostatnie, jeszcze tak w jedno pytanie: z kim się pan tak trzymał w wtedy z GKS-u Katowice? Dziękuję bardzo. Nie Trzymaj się, to, dziękujemy, za... pozdrawiamy cię. Najbardziej. Pozdrawiam. I jeszcze raz panie Kazimierzu, zdrowia i wszystkiego. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Najbardziej trzymałem się oczywiście z dzikiem Strojkiem i Markiem Świerczewski, to była taka ja trójka, gdzie, gdzie jak gdyby imprezy były albo u nas, albo na, na, na zmianę żeśmy to robili. Natomiast sen, wiele osób mnie pytało sentyment, do, jakiego, do jakiej drużyny, tak jak wieszczu. wieszczu, jest po prostu kajsiakiem z trzej kości i on kiedyś do mnie mówi, wiesz co ja chyba nie mógł skomentować, Eukes widzę, ja nie? nie dał rady, nie? No pewnie w kanale byście mu tego nie dali. Nie, nie, nie. Znaczy, wiesz, po prostu wiedzieliśmy, że wiesz, że jest Eukesia, to trochę tak jak Kowal jest legionista, i czasami po co wprowadzać niepotrzebne tak, jakieś wątki. Tak, ale no, lepiej, lepiej ja nie, nie rozumiem robić. tego, ja, bo ja nie wodzę się z jakiegoś klubu, z, 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 oczywiście z Łady Biłgorowej, z tradycjami, natomiast nie ekstraklasowego mhm. i nie wychowałem się w tym klubie. Do najwyższej klasy rozrywkowej od małego. Klasy, tak. rozrywkowe od małego. Mhm, mhm. Ja nie mam, i teraz ci podkreślam, ja miałem etapy, w, który, w klubach, w którym się w większości klubów były takie momenty się czułem bardzo dobrze. I, I to są świetne momenty. Natomiast do żadnego klubu nie wiem, takiego sentymentu, takiego wyjątkowego wow. Mhm, to mhm. mówię z czystym sumieniem. Mhm. Ja żadnego e, emblematu nie, e, nie pokazywałem mhm. i tak dalej. Bo ja tego nie czuję, jeżeli ktoś mówi, no zaraz Wisła, no Krakowia, Hutnik. Ja w Hutniku grałem najdłużej, ale to były też dobre momenty i złe momenty. Mm. Y, to, to był fajny zespół, gdzie robiliśmy awans, wszyscy trzymaliśmy się razem. Były też słabsze momenty, w każdym klubie. I to jest coś takiego, że ja tego nie mam. W, w Biłgorajce też nie mam jakiegoś sentymentu, że się wychowałem, że oni mnie tam jak gdyby powiedzmy wychowali i tak dalej, ale ja też tam długo tak nie grałem. Mm. Nie mam takiego klubu jednego ani w Polsce, ani za granicą, w którym bym kibicował, z by był fanem. Po prostu jestem rozklejony tak naprawdę na, 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 na wiele drużyn i wielu drużyn oczywiście kibicuje, którym grałem, ale to też nie jest tak, że y, bardziej im kibicuję niż w meczu, w którym nie wiem, gra z jakimś innym przeciwnikiem, bo ja zawsze mam w głowie to y, na boisko musi pokazać, kto jest lepszy i. I nie mam takiego serca w jakimś ślubie w 100% do, do jakiegoś jednego. Kaziu, zostawmy teraz piłkę nożną już troszkę na boku. Powiedzmy, że ostatnich 10 minut tego programu e, ja cię troszkę przepytam z takich rzeczy, które są. Nigdy cię o to nie pytałem, więc to, to, to dla mnie też będą rzeczy interesujące. Jaka jest najlepsza rada, jaką otrzymałeś w życiu od kogoś? E, wiesz co, miałem babcie. Od strony mamy bardzo mądrą kobietę. Jak mama, yy, mama umarła, babcia bardzo się bała, że jak gdzieś wjadę wtedy do Lublina, wyjechałem i się zmarnuję. I babcia mi powiedziała: Kaziu, zachowuj się zawsze tak, jakby mama na ciebie z góry patrzyła. Hmm. To była taka rada, może naiwna, i na pierwszy rzut oka tak śmieszna, ale pamiętam taką sytuację, że kiedyś w Lublinie kupiłem sobie chyba cztery piwa, i dzisiaj się upije. Ale dzisiaj zobaczy kurde, jak to... Oczywiście. Yy, upiłem się kiedyś na osiemnastkę, miałem i tak dalej, że, 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 że było, było ostro. Ale A mówię, dobra, sam A dalej to zacząłem pić piwo, to było już takie, wiesz, piwo niepasteryzowane, kwaśne. Mm -hmm. Wypiłem niecałe piwo i te trzy mi skwaśniały w tej lodówce, nie? A dzisiaj się pójdę na dyskotekę, poszedłem pod dyskotekę, nie poszedłem. Byłem jakiś dziwny trochę chyba. <grywa> ale. Yy... Ale to były takie słowa bardzo ważne, w ogóle obserwowanie tak naprawdę babci, jak ona reaguje na, yy, na spory na przykład tam, yy, mojej mamy czy ojca, bo mieszkaliśmy razem, czy, to, było, to, była, to była klasa kobieta. To była kobieta, mm. która potrafiła czuć jazz, że tak powiem, mm. czy tam wujek jakiś tam, wiesz kiedyś było tak, że ludzie się tam wypili, później się kłócili, też tam mm. się, się rozstawali i i pamiętam, że to, to, to była tak mądra kobieta, że ja się podziwiałem, że ona potrafi tak reagować. Jakie, no wiele pewnie jakichś takich dobrych rad dostałem, ale mm, tak właśnie a propos tego wychowania, to też jak gdyby mam takie rozklinianie teraz, że my często wyrastamy w pewnym środowisku yy, właśnie babci, dziadzia, rodziców później i nie możemy się wyrwać z tych schematów. Cały czas tkwimy w tych schematach, to też jest złe. Ja y, zacząłem się nad tym zastanawiać, y, z moimi dziewczynami rozmawiając. Y, Gośka jest bardziej taka, że, że ona jest otwarta i zaczynamy dyskutować, rozmawiać, czasami się to kończy o czwartej nad ranem, y, o trzeciej. I mnie dziewczyny też uczą. One mnie wychowują, rozmawiając ze mną. Y, ja się łapię na tym, kurde, naprawdę, potrafię wychodzić z tych schematów. Wiele osób w moim wieku ma ten schemat, Myślowy i widzę, że ciężko mm -hmm. trochę zrozumieć to inne życie. Na przykład, te, też interesujesz się rapem, nie? Czy, mm -hmm. czy, czy, czy młodymi osobami. Ja mówię, wiesz, nagle. Nie, ty też się interesujesz rapem teraz? Okaże? Nie to, że Taka, się czekaj. interesuje. A, natomiast, natomiast jedziesz, gośka zazwyczaj, wiesz, mm -hmm. włącza radio, podgłośnia, pod, pod i tak dalej. Nagle słuchasz raz tej muzyki co no Co to, 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 to jest? to jest? Nagle Słuchasz coraz częściej. Wow. Ostatnio jestem na etapie Kasperczyków. No przecież. No ja, ja... słyszałem o tym, że ty braci Kasperczyków złożył słuchać. Przecież wiesz, ten kawałek o e, z ja ciebie Rojkiem? Top. Ja to sobie ja mówię, ty, no to jest, to jest okej. Okay. Czy to inteligencja maty, nie? Mm -hmm. To są rzeczy niesamowite. Ja mówię, ja wracam do czasów, jak miałem 18 lat, lat. ty mnie by to inspirowało. To jest mm -hmm. fajne. Mm -hmm. I ja się tego uczę I, i ja wchodzę z nimi w to. Ja, ja, ja wchodzę głębiej i z nimi na ten temat na przykład dyskutuję. I to jest fajne. I to, to jest coś takiego, że mm, no, ten kontakt nie jest taki powierzchowny, tak mi się wydaje. Nie, I to ja jest muszę. Ważne. Słuchaj, muszę ci powiedzieć. <coughs> widziałem cię z twoimi córkami. Kaziu mieszka w Babińcu, bo to są dwie dziewczyny i żona, czyli trzy dziewczyny w sumie. Nie, i, przepraszam. No, Maciek... To dobra mam jeszcze psa od niedawna no, także. Aha, trzymamy to, się razem. Okej, okay. jak, jak dwaj faceci, natomiast. O nie, to jest jeszcze teściowa z nami mieszka, to jeszcze jest. A to przepraszam, to tego nie wiedziałem. Przepraszam, okej, okay, dobrze. No i muszę wam powiedzieć, że Kazek ma kapitalny, kapitalny kontakt ze swoimi, ze swoimi wszystkimi dziewczynami w domu. Nie musisz tego komentować. Idę dalej. Jakiej swojej cechy nigdy nie chciałbyś się pozbyć? Pozbyć się. Chyba naturalności nie chciałbym mhm. się pozbyć, bo nie potrafiłem być nigdy nienaturalny, i to często może traciłem na tym, często może moje zachowanie, może komuś coś powiedzieć, to zawsze znaczy jak w piłkę grałem, bo teraz to, to, to jestem taki trochę jak plasterina, przez, yy, przez przynajmniej rodzinę <laughs> klejony, ale. Ale chyba to, bo, 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 bo to jest taka myślę, cecha, która, która albo, ktoś, albo ktoś, kto mnie poznaje albo on pasuje, albo nie pasuje. Mhm. I to taka naturalność, no, normalność. To jest, to jest coś, czego bym się nie chciał, nie chciał pozbywać. Chciałbyś być swoim przyjacielem? Myślę, że tak. Mhm. Mhm. Zapytam cię dalej. Jakie rzeczy w swoim życiu zrobiłeś za wcześnie? Jakie zrobiłeś za późno? Ym, za wcześnie yy, na przykład za późno, to od tego zacznę. Mm -hmm. yy, za późno, za późno. Za późno zacząłem, zacząłem grać w ekseklasie. <laughs> <laughs> no, ale o co innego ci chodzi? O wiem. Ale... No nie, nie, ale to, postaj, to są Twoje odpowiedzi, ja cię do niczego absolutnie nie, 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 ale tak, nie tak, namawiam. Tak, tak. Głębiej wchodząc yy, i tak dalej, co mm -hmm. za późno, za, za wcześnie. No tak głębiej nie potrafię w tym momencie tak na szybko okay. powiedzieć. I, mm. i, i co, co, co za wcześnie, co za późno. Hmm. E, 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 e. Za wcześnie, za późno. Nie no, nie wiem. Nie wiem mm -hmm. jak to coś takiego ciekawego okay. miałbym ci powiedzieć. Rozumiem, że jesteś zadowolony ze swojego życia. Jak tak patrzysz w lustro, to co tam widzisz? Wiesz co, widzę gościa, który który jest zadowolony z tego, co, 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 co ma, co, co, co jest. Ja bym, wiesz co, no jakbyś się mnie zapytał, czy chciałbyś jeszcze raz przeżyć to życie i zaczynać no. od początku, to bym powiedział, że nie. Że były pewne momenty trudne w moim życiu, to był Lublin, to było to... Zresztą inaczej, jak mama umarła, ja byłem, ja byłem innym gościem. Mhm. Ja byłem... Do dziewczyn mówię, że ja się co... Co, 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 co 10 lat zmieniam i, i, i to oczywiście żartuję, ale ja byłem facetem takim nieprzyjaznym dla środowiska, czyli byłem trochę taki, takim snobem. Po prostu we mnie Coś. była śmierć mamy. I ja jak gdyby nie mogłem sobie długo z tym poradzić. To była osoba, która jak ode mnie odeszła i wracając do muzyki młodych. Ja nie wiem, czy samobójstwo nie popełnił. Ja byłem tak związany z mamą. Jakbym mieszkał w dziesięciopiętrowym bloku, może bym kiedyś skoczył, bo mhm. ja sobie nie wyobrażałem, że moja mama nie pozna e, mojej żony, nie pozna moich dzieci. Mhm. Ja zobaczyłem, jak każda, e, każda jak gdyby e, święta, te pierwsze, długo, czasami jechałem po iluś tam latach na e, grupę mojej mamy, zawsze, zawsze wszystkie święty, rzadko do góry, że. Mnie się wzywały. Po prostu byłem tak z nią związany. Z ojcem nie byłem tak związany. Natomiast no jest... coś takiego pękło, coś co nie wróci. I to, I to cały czas w głowie miałem. Akurat miałem też taką sytuację związaną, że w pewnym momencie pojawiły mi się migreny w moim życiu. Pierwsza z miałem w Szczecinie. To były migreny z Aurą. Na szczęście znalazłem świetnego specjalistę w Katowicach doktora Richtera, między innymi od medycyny chińskiej, i e, ja mnie z tego wyciągnął. Natomiast zapytał się pierwszą rzecz, jaką rzecz w życiu trudną przeżyłem. No i on powiedział, że o śmierci mamy. I, e, I on powiedział, to jest to. Mm. to, że wszystko mi się tam powiedzmy spierdzieliło, i tak dalej, meridiany, meridian. i I to są trudne rzeczy, to są trudne rzeczy, więc słuchajcie tej muzyki, słuchając, komu się w życiu powodzi, kto jakie ma. Kto, yy, jakie ma yy, przemyślenia, i, i zobaczyłem, że ta młodzież jest mądrzejsza często od dorosłych, że oni tak na, naprawdę uczą. Więc tak naprawdę, mówiąc Ci o tym, słuchając tej muzyki, też się tego uczysz. Bo oczywiście Michał Wiliński za chwilę będzie ze mną dyskutował, powiem Nie, my chowaliśmy się na Urszuli Sipińskiej, na Jarockiej. Na... <laughs> nie, no poczekaj. ja mówię, Michał, ty jesteś Daj. ode mnie młodszy, halo. Ja się żadnej, na żadnej, przepraszam, z całym szacunkiem, na Urszuli Sipińskiej ani na Jarockiej się nie wychowaliśmy. Czy y tak? Y no. ty słuchałeś to o pole? Ja, nie. Tak dalej. Ty, nie. ty nie, nie, bo ty ja jesteś mocny. Ja, ja jestem oddział ale... zamknięty, nie, że, ja no, dziękuję. Dobra, no. okej, okay. ale to, ale to o, oczywiście wielu, <noise> mieliśmy świetnych artystów, a coś my się z tego w ogóle nie, 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 nie wyśmiewamy i tak dalej po prostu. Natomiast ja mówię o przemyśleniu, o głębi, mm -hmm. którą ma dzisiaj młodzież, często nie słuchamy. Tak jak gdy, gdyby na przykład nie słuchał tego y, wielokrotnie, to czasami... Te pierwsze rytmy i tak dalej się odrzucają. Natomiast hmm. później jak ktoś ci każe to słuchać, to nagle zaczyna się utożsamiać i, i, i wchodzić w słowa. I tak, yy, tak myślę jest z tymi młodszymi pokoleniami. Czy masz jakieś nienegocjowalne sam ze sobą zasady? Tak, tak, myślę, że, że mam. Mnóstwo mam takich zasad, których po prostu no, nie łamie. Hmm. Yy, w, 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 także to. Jak co? To. No, na przykład myślę, że jestem uczciwy w stosunku do, do rodziny, mm -hmm. do żony. Co jeszcze? Myślę, że mm, no, oszukałem kiedyś go Znaczy nie oszukałem, tylko nie rozliczyłem się z gością, który mi y, wstawiał te 25 lat temu. Pamiętam, teraz mi wpadł. Ja, ja, ja to pamiętam za taką wentylację blaszkę, mi powiedział 500 zł, ja powiedziałem nie, 500, panu nie no obraził się i wyszedł. Do tej pory nie zapłaciłem. Tak się, bo negocjowałem cenę, natomiast nie to, że się umówiliśmy na jakąś kwotę. Teraz o takich, bym powiedział, rzeczach, które cię bolą. Jeżeli komuś tam, powiedzmy, nie wiem, zalegasz i tak dalej, ja myślę, że no, mam tą zasadę, że wydaje mi się, że tu akurat ojciec mnie tak wychował, że, 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 że chyba jestem ok, jeżeli chodzi o jakieś sprawy takie uczciwości. No i kiedyś w ogóle kiedyś, muszę to powiedzieć, żeby jak gdyby to zabrzmiało, z czego między innymi kiedyś było takie wychowanie i co mogło dać efekt. Natomiast co dzisiaj może nie dać? Ja pamiętam, że kiedyś ukradłem sąsiad powiedział, Słuchaj, otwarli taki super sam mówić i wszystko za darmo. Jedziemy. I ja dostałem rower dwa tygodnie wcześniej po komunii, Miałem wtedy no, 9 albo 10 lat, miałem, nie? Chyba już wtedy, 9, 9 i, i coś, nie? I ja poszedłem do tego super samu na ulicy Krasickiego. No i ten kolega z bratem, orężatki w proszku, tam coś tam, nie? Wyszli, ale ja tak chodziłem. Tam były te przejście, te panie e, filowały, które ewentualnie coś. Ja tak brałem i wyciągałem, nie? Brałem i wyciągałem. Dropszy orężatki w proszku, nie? A to mnie hap, nie? Złapałem, nie? Yy, I nagle zaczęły dzwonić. Ojciec pracuje, yy, mama, Powiedziałem, że ojciec w sądzie, mama w szpitalu, sprawdzili, tak? Najpóźniej no mama przyjechała taką wołgą. Nie wołgą, tylko Warszawą taką. Rower do tego bagażnika, do domu i czekałem na ojca, aż ojciec przyjdzie. Jak mi wtedy spuścił. Tydzień nie, nie ściągałem spodni na WF-ie. Mm -hmm. ja pamiętam, nie przypierdzieli mi takim kablem od prodiża. Nie wiem, czy wiesz, co ja to, wiem, to jest. Ja wiem, co to jest potrzebne. bo jeszcze pamiętam, Prodigz. dostałem młodzieżę, kostką, co kostką Dobra, taką w rękę pamiętam, że cała ręka śniła, babcia mnie obroniła na szczęście. To było fatalne. Kontakt z ojcem na jakiś czas po prostu był Dobra. straszny. Natomiast Dobra. później. To była dla mnie taka lekcja do końca życia. I na jednego to wpłynie tak, na drugiego pewnie trochę inaczej, ale czy mówię o takich twardych zasadach, mm -hmm. przez facetów kiedyś to, były, to byli ludzie, którzy nie rozmawiali, oni działali, nie? Mm -hmm. I to, to y, ta więź taka też dobra nie była, ale. Ale a w tym przypadku raz tak na, na, na kogoś zadziałała. I to, to też myślę, że no chcąc, nie chcąc, coś z czegoś wynika. To, to, to z kim tak naprawdę obcujesz, to jak cię wychowuje, ma pewne wizje, wyobrażenie o życiu, to też później na ciebie przechodzi. No to Kaziu… Yy... A coś jeszcze chciałeś, jakieś tam te, te moje zasady? Nie, dobra, Cholera, za dużo. Nie tak. już, za... za dużo. Kończymy to, ale żeby było coś na, na koniec, żeby nie żebyśmy nie skończyli tym prodigiem. No tak, tym kablem, to cię zapytam w taki sposób. Gdybyś mógł dowiedzieć się jednej rzeczy o sobie z przyszłości, to o co byś się chciał zapytać? O nic. przyszłości? Tak, z przyszłości. Nie, z przyszłości. nie, nie. nie, nie. Żyjesz bardziej przyszłością, przeszłością czy teraźniejszością? Teraźniczością. Mhm. Się, te, te, przeszłością. Ja w ogóle nie lubię o sobie opowiadać. To co mnie pytałeś, mhm. tak dalej. Nie to nie jest do niczego potrzebne. Mhm. Żeby opowiadać o tym. Ja mam y, zasadę taką. To co było, to już to ja nie chcę wracać. Czy, to, ja... czy ja dobrze pamiętam, że ty nawet nie masz żadnych swoich koszulek z kariery? Nie, znaczy szukałem teraz wismy Kraków, bo chcę dać. Y, y, na, na wystawę y, no, Krzyśkowi, który robi tą. Gawłowi wystawę, mm -hmm. piękną wystawę zrobił na Wiśle. I chcę tam, nie mogę jej znaleźć, ale pewnie ją znajdę i mu tam podrzucę. I tymi, ale, ale wiesz co, gdy miał? Z reprezentacji nie masz koszulek? koszulki swojej? Chyba komuś dawem. Mm -hmm. Mam jakieś tam koszulki, ale to, to, to wiesz co, to ja nie wiem, czy są teściowej w Kielcach, czy. Mm -hmm. tu, nie wiem, nie przykładam tego zupełnie wagi. Okay. I, i, I dla mnie ja pamiętam, kiedyś starsi piłkarze rozmawiali kiedyś o meczach i tak dalej, ja mówię, nie chciałem tak się tu, co jest tu i teraz. Natomiast to, co było, złapałem się kilka razy. No... Może tobie nie, bo ty pewnie takiego piłkarza, który grał ze mną, może jeszcze kojarzysz, ale 20, 20 lat moczemu gościowi, no pamiętasz, grałem z tym i tak dalej. I kiedyś słuchałem wiele takich historii, mówię, no to i to jest mówię słuchaj. Rzucisz romuzga, kraczkiewicza, i powiedzą, kto? No tak, co no. to, to, to jest? I to, to nie, ja myślę, że ja się koncentruję. Oczywiście masz dwa kroki do przodu, myślisz, hmm. ale, ale tak naprawdę koncentracja na tu i teraz. Ja dzisiaj chcę robić to, co, co chcę robić tu i teraz, i na tym się koncentruję. Kaziu, to teraz koncentruj się na tym. Ty do hotelu. Ja do domu, idziemy spać. Jutro się koncentruj na tu i teraz. Masz do zagrania e, turniej, grasz w padla. W parze, uwaga, z Adamem Sławińskim, cygan, sam sobie ciebie wybrał do pary. Nie wiem, jak to wam wyjdzie, ale radźcie Słuchaj, sobie. Rok temu, no. rok temu zapytałem się ciebie. A z kim wokół... grałeś w parze? Y... Z tą reprezentantką Polski, świetna dziewczyna. O, ja Ona... I by tym powiedziałeś tak, bo ja. Przyjechałem na turniej do ciebie, mm -hmm. więc mogło tylko ja mam o 17 mecz. Nie, Kazek, 13, już ciebie nie będzie. Nie? <grym 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 że gwarantu Tak, gwarantuję ci, nie? Już nie to spokojnie miał. pamiętasz, też, nie, ty tego nie widziałeś, ale ograliśmy świersza z, z tym Midakiem, tak, chyba tak, i tak dalej. Wygrywali 5-0, walnęliśmy ich 6-5 i gramy dalej, nie? Moja partnerka mówi super gramy dalej. Ja Więc muszę cię zmartwić, ale ja mam mecz o 17 i muszę jechać. Nie? Więc nie, nie doczekałem do, do tego, przeszedłem tą rundę, a teraz jestem mądrzejszy o to. Oczywiście gram cyklicznie. Ostatni raz grałem rok temu u ciebie i, i, i teraz <grym> też, ale jestem mądrzejszy o to, że wtedy nie wiedziałem, jak to wszystko wygląda. Teraz wiem, że jak to wygląda, i kilka meczów na najwyższym poziomie wygląda. Myślę, że się a, tego wiesz. nauczyłem. Słuchaj, czyli obejrzeć dobry mecz, nie pomoże ci to w technice, ale na pewno nie zaszkodzi. Chodzi. Tak myśleć. Przynajmniej tyle. To była wielka przyjemność Kazimierz Węgrzyn e, razem z nami, razem z wami. Cieszę się, że byliście z nami. Łapki w górę i jedziemy. I Kaziu. To ja jeszcze... dziękuję za zaproszenie. W Wielki... że to prawda ty mnie nie zaprosiłeś, tylko Michał Wiliński, ale w, tak, wydawało no mi się, tak wydawało mi się, że wiesz, że przyjdę. No tak, myślałem, że spodziewałem się, że nie odmówisz mnie. Okay. No. Trochę się znowu. Dziękujemy Wam bardzo, trzymajcie się. Cześć. Dobranoc. Hej. Kanał sportowy. Tu jesteśmy na Ty.